Jak nazywa się człowiek rabujący metale szlachetne? Złociejaszek! Witam serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a to nowy słoneczny odcinek Biznesu 2.0, czyli tego programu, w którym zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć. Dzisiaj będzie trochę o tym, jak wydawać mądrzej, bo będziemy mówić o złocie. Jest to bardzo wdzięczny temat i dziś będzie bardzo dużo merytorycznej wiedzy. Nie będzie to jakiejś motywacji, że kupuj złoto albo nie kupuj złota, tylko raczej będę się skupiać na takich konkretnych argumentach za, ale również podam argumenty takie trochę krytyczne momentami i będę się wdrażać w to. Także myślę, że jest to temat bardzo ciekawy. Zanim jednak przejdę do rzeczy, przypomnę, że wszystko, co dzisiaj powiem, nie jest poradą inwestycyjną. Nie zajmuję się doradzaniem w inwestycjach. Wszystko, co tutaj mówię, to jest moje prywatne zdanie. Tak uważam, żyję zgodnie z tym, co dzisiaj powiem. Nie uważam natomiast, że każdy powinien myśleć tak samo, robić tak samo, każdy ma indywidualną sytuację, także trzeba dodać swojego researchu i inwestować roztropnie, rozsądnie, ponieważ inwestowanie, jak sama nazwa wskazuje, a może niektórym nie wskazuje, a powinna, jest czymś, co wiąże się z ryzykiem, ze stratą kapitału, majątku i tak dalej, zwłaszcza jeśli się to robi nierozsądnie, czyli na przykład z pożyczonych pieniędzy, pożyczę pieniądze od mamy, kupię złote sztabki, fantastycznie, jeśli chcesz stracić mamę, nie jest to głupi pomysł, ale jednak liczę, że macie jakąś taki zdrowy rozsądek, który pozwala w ogóle zajmować się inwestowaniem. Przejdę więc za moment do informacji konkretnych o złocie, ale najpierw chciałem się pochwalić i zareklamować jednocześnie, że mamy na ekspertia.com.pl, na stronę naszego wydawnictwa biznesowego, wparzyła właśnie z wielkim hukiem Biblia Social Mediów. To jest coś, co ty, jeżeli masz firmę lub będziesz miał, to musisz mieć. To może taka jest chamska reklama, ale to jest prawda. To jest po prostu prawda, ponieważ jeżeli cię nie ma w mediach społecznościowych, a chcesz robić biznes, no to jest to żart. Nawet człowiek, który jest wrogiem mediów społecznościowych, taki jak ja, który nie ma prywatnego Facebooka, który nigdy nie miał apki TikToka, no to followersów jednak na TikToku już mam 110 tysięcy, mamy fanpage na Facebooku, mam Instagrama, którego też apki nie mam normalnie, ale rozumiem, że są to rzeczy konieczne w biznesie. To co mnie również interesuje, to marketing e-mailowy i rozdział na ten temat napisał nam Bartek Popiel, znany skądinąd, to tu, to tam. Rozdział o TikToku napisał nam Paweł Majewski, który zresztą był naszym kontraktowym przez moment wdrażaczem marketingu TikTokowego w Instytucie Lingwistyki. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Kosztowało to niemało, ponieważ to jest gość, który to robi bardzo dobrze, więc ty dzisiaj w książce za kilkadziesiąt zeta masz wiedzę między innymi tego gościa, ale i wielu innych, ponieważ są tam też rozdziały Kacpra Bisanza, mojego wspólnika na temat YouTube'a, Karola Chojnackiego, mojego drugiego wspólnika. Są rozdziały o LinkedInie, o Instagramie, o Facebooku, właśnie o marketingu e-mailowym, o strategii marketingowej dla Twojej firmy w mediach społecznościowych. Tona wiedzy, prawie że dosłownie tona, bo ma to ponad 600 stron. Także wbijaj teraz tam, bo naprawdę dobrze nam to wyszło, powiem nieskromnie. Być może dlatego dobrze nam to wyszło, że ja tam nie jestem współautorem, bo stwierdzili, że co ja się tam znam, jak ja tylko wynajmuję do tego ekspertów. No, ale na szczęście w tej książce też są eksperci, także zapraszam Cię serdecznie. No dobra, zastanówmy się, po co komu złoto. Jesteśmy w czasie inflacji, która oficjalnie w Polsce wynosi prawie 7%, ale nie tylko w Polsce, bo wiesz, tak można narzekać, że to Polska, wiecznie Polska zła, ale przecież w Stanach Zjednoczonych również inflacja w tym momencie jest rekordowa od 30 lat, 6,2%. Jak to jest możliwe? Ano oczywiście oni w sensie rządy i banki centralne rozwiązują problemy, które sami najpierw stworzyli. Czyli jak przyszła pandemia, to wymyślili, że siłą socjalistycznie uratują ludzi przed chorobą, mimo że nikt ich o to nie prosił. Zamknęli gospodarkę, mimo że nikt ich o to nie prosił. Wydrukowali pieniądze, 200 miliardów w Polsce, w innych krajach jeszcze więcej, mimo że nikt ich o to nie prosił. No i tym samym napędzili inflację, mimo że nikt ich o to nie prosił. I teraz wymyślają, co z tą inflacją zrobić.
Mimo że wszyscy raczej byśmy prosili ich, żeby po prostu nie tykali tego tematu i nie psuli najpierw, to wtedy nie trzeba będzie niczego naprawiać. Ale takich czasów się oczywiście nie doczekamy. Więc skoro nie możesz wpłynąć na inflację, na to, jak co się dzieje na świecie, to możesz wpłynąć na to, co się dzieje w Twoim portfelu. I złoto jest jedną z tych dróg wpływania na swoje życie. Pamiętajmy jednak oczywiście, że złoto aktualnie jest bardzo wysoko. Tak naprawdę w złotówce to ono właśnie przebija swoje ATH, czyli all time high, czyli rekordową cenę. W złotówce, w dolarze nie. Co też jest ciekawe, bo też okazuje się, że złoto jest dobrą obroną przed upadkiem złotówki. Czyli może nawet nie upadkiem, ale zdewaluowaniem, jak złotówka będzie warta coraz mniej do dolara, no to również złoto nie jest głupim pomysłem, bo złoto jest jednak wyceniane do dolara właśnie, a nie do złotówki, więc to też jest ciekawy trop. W każdym razie starzy inwestorzy mówią, że kupuj na dołku, sprzedawaj na górce, więc to by oznaczało, że teraz jak złoto jest na górce, to być może nie warto kupować, ale z drugiej strony inni, jeszcze starsi inwestorzy mówią, że nigdy tak naprawdę nie wiesz, kiedy jest górka, kiedy jest dołek i po prostu trzeba regularnie kupować. O strategii inwestycyjnej w temacie złota będę dzisiaj też mówić, ale na początku opowiem Ci, dlaczego złoto, jak się nie naciąć, jak się nie dać oszukać, gdzie je kupić, dlaczego je kupić anonimowo i parę innych rzeczy. Także mamy sobie inflację, dług publiczny w krajach całego świata praktycznie rośnie. W aktualnym roku mamy w Stanach Zjednoczonych dług na obywatela, czyli człowiek mały John się rodzi, jeszcze robi w pieluchę. On już się urodził i już ma 80 tysięcy dolarów zadłużenia. Tyle musiałby wpłacić, tyle pracy musi wykonać, żeby jego państwo nie zostało bankrutem w przyszłości. Żeby było ciekawiej, porównując to na przykład do 3 lat wstecz, 2018 rok, to było 64 tysiące dolarów. Czyli już dzisiaj John, przez to, że jego rodzice zrobili go 3 lata za późno na sianie, no to on już jest zadłużony o 23 tysiące dolarów więcej niż 3 lata wcześniej zaledwie, więc widzisz, jak ten system jest zwykłą, bezczelną piramidą finansową. To jest system do druku pieniądza. Oczywiście Polska nie odstaje, u nas oczywiście te denominacje są mniejsze, więc u nas to jest tak, że dzisiaj każdy Polak jest, będąc Polakiem, ja nie mówię o prywatnych zadłużeniach, że ktoś ma kartę kredytową, kredyt hipoteczny, ja mówię o tym, że na każdego Polaka przypada 38 tysięcy złotych zadłużenia naszego kraju wobec innych krajów, podmiotów, instytucji, banków centralnych i tak dalej. Czy każdy z nas dzisiaj musiałby wyskoczyć z 38 koła, żeby Polska wyszła na zero ze swoimi długami publicznymi? Nie z prywatnymi, z publicznymi. Więc widzisz, zajeżdżawałem cały ten system, ale mówiłem o tym w ostatnim odcinku o końcu pieniądza papierowego. Tam to dokładniej też wyjaśniałem, więc kto nie widział, tego odsyłam. Nie będę zanudzać po raz kolejny. W 2018 roku ten dług publiczny w Polsce to było 28 tysięcy na mieszkańca, czyli widzisz, zaledwie w 3 lata on urósł o dyszkę. No to chyba nie idziemy w dobrą stronę. Tarcze ratujące. No wiesz co, jak ja bym był średniowiecznym rycerzem, to tarcza bym się kojarzyło z czymś, co mi naprawdę pomaga, co mi naprawdę może ocalić życie. A dzisiaj słowo tarcza jest używane jako wydmuszka, która tak naprawdę jest czymś, co jeszcze będzie bardziej psuło sytuację. Więc co to za tarcza? Bez sensu. To tak bym miał papierową tarczę w średniowieczu. No można tak, ale to by prowadziło do śmierci. Także system tutaj nie pomaga. Ciekawa zależność jest, że zazwyczaj, nie mówię, że zawsze, bo nie zawsze, ale zazwyczaj, gdy giełda spada, złoto idzie do góry. Czyli jest taka odwrócona zależność, więc to też pozwala mniej więcej przewidywać, kiedy złoto mogłoby wybić. Tak jak mówię, nie zawsze to działa, ale bardzo często rzeczywiście na wykresach tak widać. Co jest dobre w złocie, że jest go mało. Do tego momentu wydobyto zaledwie 180 tysięcy ton. No to brzmi poważnie, tak? 180 tysięcy ton, ale tak naprawdę, gdyby wziąć te całe złoto, które zostało wydobyte w historii ludzkości, przetopić w jeden, często się daje taki wizualny przykład sześcianu, więc przerobić to w taki jeden sześcian, to ten sześcian, jak go postawimy, będzie miał każdy bok 21,5 metra. No to nie jest dużo, to jest mega mało tak naprawdę, to niektóre ciężarówki tyle mają, więc taka ciężarówka by stanęła sobie na jednym boku tego sześcianu i to jest całe złoto świata, więc złota jest naprawdę bardzo mało, rocznie dochodzi go około 3000 ton, czyli również niewiele, a na godzinę w dodatku wydobywa się więcej stali na godzinę niż złota wydobyto w historii.
Także widzisz, jak jest to niszowy towar. My wiemy z psychologii, że niszowy towar ma zawsze wzięcie i dlatego ludzie kochają złoto. Dlatego złoto jest używane w biżuterii, złoto jest używane w medycynie, złoto jest trzymane w skarbcach banków centralnych na ciężkie czasy. I tak to po prostu działa. Złoto ma też coś hipnotyzującego w sobie. Ja w to nie wierzyłem na początku, jak mi kiedyś mówiono, że złoto to jest takie właśnie, spojrzysz i tak jest. Ale faktycznie, jak sobie kupisz na przykład pierwszą złotą monetę i tak ją trzymasz w ręce, to sobie myślisz, kurde, coś w tym jest. Rozumiem, zaczynam rozumieć Golluma z Władcy Pierścienia, że kurczę, on tak patrzył i tak, wow, it's my own, my precious. I tak to po prostu funkcjonuje i uważam, że będzie tak to funkcjonować, bo my sobie możemy oczywiście teoretyzować, że no przecież trzeba przytulać drzewa i być szczęśliwym człowiekiem niezależnie od przedmiotów fizycznych. Po cóż te złoto, którego wartość jest tak naprawdę umowna, ustalona przez ludzi? No, może i tak, ale faktem jest, że większość z tych 8 miliardów ludzi jednak przez większość najbliższych kilkudziesięciu lat, jak zobaczy złotą monetę, to będzie chciało ją mieć. Tak to po prostu działa. I nawet jeżeli Ciebie to nie dotyczy, bo już jesteś oświeconym mnichem tybetańskim, to nie oznacza, że nie możesz takich monet mieć po to, żeby je sprzedać komuś, kto tym oświeconym mnichem tybetańskim nie będzie, a uważam, że jednak takich ludzi będzie większość, która jednak będzie chciała mieć coś, czego jest po prostu na świecie mało. W dodatku to, co jest dobre w złocie, że ono jest prawie, że niezniszczalne. Oczywiście, można stworzyć mieszankę kwasów i je tam zdewaluować, że tak powiem, ale tak ogólnie w porównaniu do różnych innych metali, na przykład jak wsadzisz do szafy srebro, no to ono będzie zaśniedziałe po paru latach. Oczywiście da się je wtedy wyczyścić jakimiś dodatkowymi chemikaliami, to kosztuje. Natomiast złoto co do zasady trzyma się. Złoto co do zasady się nie niszczy. Złoto to złoto. Obojętnie czy ono było w biżuterii, w złotej monecie czy w sztabce, ono dalej ma podobny skład, nie niszczeje, nie koroduje, nie rdzewieje i tak dalej, więc naprawdę pod tym kątem ktoś, kto 100 lat temu wsadził złoto w skarpetę zamiast dolarów, no to dzisiaj może przekazać, no dzisiaj to już nie może, bo 100 lat temu jak to zrobił, no to pewnie go już dawno nie ma, ale mógł przekazać tę oto dzielną skarpetę swoim dzieciom i te dzieci cieszyły się jak nikt inny z tej noworocznej albo świątecznej skarpety pod choinką. Także jest to też dobra rzecz pod tym kątem. A propos, jak chcesz to porównać do dolara, no to jakbyś 100 lat temu miał dolara, to ten dolar dzisiaj ma siłę nabywczą 4 centów. Rozumiesz to? Ktoś wsadził jednego dolara w skarpetę i dzisiaj wyciąga tego jednego dolara, to dalej jest taki sam banknot, jeden dolar, z tym farmazonem in God we trust, czyli ufamy Bogu, taki wiesz, taki zaawansowany fake. Żeby podpiąć pod to Boga, to może ludzie się nie domyślą, że tu chodzi o bank centralny i o bandę złociejaszków, którzy są chciwcami i po prostu drukują te papiery w nieskończoność, więc napiszmy tam, zamieszajmy w to Boga, to może ludzie będą nam bardziej ufali, bo my to teraz się podpinamy pod Boga nieskromnie. No i tyle. Tak to po prostu wygląda. Ale faktem jest, że ten sam banknot jednodolarowy dzisiaj ma zdolność nabywczą 4 centów, czyli tylko tyle realnie możesz dzisiaj za to kupić. I tak to po prostu wygląda. Brutalnie, ale tak to działa. Płaca minimalna w Polsce w 2000 roku wynosiła około 700 zł mniej więcej. Dzisiaj, czy na 2022 rok, to jest ustalone na poziomie około 3000 zł. Do tego pewnie jeszcze wrócę, jak tu znajdę dokładniejsze dane, ale w każdym razie widzisz, złoto jest zatem bardzo, bardzo jest go mało. Na jednego człowieka na świecie przypada około 25 gram tego kruszcu, także jak nie masz tyle, no to zaniżasz średnią. 25 gram to jest mniej nawet niż jedna uncja trojańska. I złoto też rzadko zmienia właściciela, bo ludzie kupują je długoterminowo, więc w ciągu ostatnich 10 lat tylko 30% złota, które było w obiegu, to było złoto z recyklingu, czyli takie, że właśnie jeden sprzedał, drugi kupił. A 70% to było złoto świeżo wydobyte, które sprzedały mennice, producenci, wybijacze tego złota i tak dalej. Także rzadko zmienia właściciela, więc to, co powstaje, to szybko schodzi i później ciężko to dostać. Dlatego też jest to tak istotne, a nowego złota, te 3 tony rocznie, to jest tak naprawdę zwiększenie podaży złota o 1,6%. Więc tutaj można powiedzieć, że inflacja złota nie jest duża. Oczywiście krytykanci złota mówią, a co jeżeli znajdzie się jakaś magiczna metoda na wydobycie złota, przetapianie wody w złoto i tak dalej. No, wszystko się może wydarzyć w przyszłości, ale
ale od lat takie teorie są snute i na razie nic z tego nie wynika. To już bardziej realny jest argument, że kiedyś Chińczycy będą z komet zbierać i skrobać złoto, bo taka wizja jakaś jest, ale znowu, to jest taka wizja na zasadzie, czy ja powinienem dzisiaj mieć firmę transportową w Polsce, jeżeli w Stanach Elon Musk zapowiedział, że będą ciężarówki Tesla Semi, które będą się same prowadzić, nie będą potrzebowały kierowców, a będą tak drogie, że więksi gracze transportowi po prostu pokonają mniejszych. No można takie snuć teorie, ale jeszcze miliard rzeczy się może wydarzyć, zanim w Polsce faktycznie to będzie problemem, tak naprawdę za 30 lat ewentualnie. Do tego czasu to ty na firmie transportowej już zostaniesz multimilionerem. To potem się będziesz martwić, a potem może se kupisz te ciężarówki od Tesli. Także może kiedyś z komet będą ściągać złoto, może nie, ale na ten moment bym się takimi pierdołami nie przejmował, bo to są rzeczy zupełnie nieistotne. Rynek złota dzisiaj jest wart 9,5 biliona dolarów. 9 bilionów to znaczy, że tam jest 12 zer. Co ciekawe, jest to 3 razy więcej niż cały rynek kryptowalut. Nie jednego bitcoina, tylko wszystkich kryptowalut razem wziętych. Co oznacza przy okazji dla fanów kryptowalut, że być może kryptowaluty mogą naprawdę być jeszcze dużo bardziej wyceniane w przyszłości, bo porównując to do 2018 roku, czyli zaledwie 3 lata różnicy, wtedy rynek złota był warty więcej 30 razy niż cały rynek kryptowalut, a dzisiaj już tylko 3 razy. Więc widzicie, jak rynek kryptowalut przy okazji rośnie, a z drugiej strony, jak to jest wszystko niewiele, porównując do różnych innych branż, surowców i tak dalej, że to jest naprawdę malutki rynek i to jest jego siłą, tak, że złoto to jest nisza. Jakbyś kupił w 1920 roku Forda T, to zapłaciłbyś za niego 20 uncji złota. Dzisiaj, wyciągając te 20 uncji złota ze skarpety, również kupiłbyś nowego Forda. Może już nie Forda T, ale jakiegoś innego nowego Forda. A gdybyś te pieniądze nie kupił za nie złota, tylko wsadził w skarpetę, no to prawdopodobnie dzisiaj nie wystarczyłoby nawet na elektryczną hulajnogę. Także widać, że złoto chroni twoją siłę nabywczą twoich pieniędzy dużo, dużo bardziej niż jakiekolwiek inne rzeczy. Do tego też, dlatego też wiele państw skupuje złoto na potęgę. Chińczycy dzisiaj nie sprzedają swojego złota. Wszystko, co produkują, zostawiają sobie i w dodatku jeszcze kupują od innych państw, od jakiejś Korei Północnej i tak dalej. Kupują, gdzie się tylko da. Rosjanie kupują złoto. Polacy, Węgrzy, Niemcy ściągają swoje złoto do swoich skarbców z Wielkiej Brytanii, ponieważ rozumieją, że trzymanie tego u kogoś prędzej czy później skończy się źle. Zresztą w przypadku Polski skończyło się źle. Jest ten słynny case taki dywizjonu 303, czyli polskich pilotów samolotowych, którzy zestrzelili ponad 200 samolotów niemieckich w bitwie o Anglię i uratowali całą Anglię. I w nagrodę Anglicy, u których trzymaliśmy wtedy nasze złoto, żeby Niemcy ich nie zrabowali, to Anglicy powiedzieli, że część tego złota pobierają jako prowizję od użycia ich samolotów i od paliwa zużytego przez te samoloty. Mimo, że to właśnie dzięki polskim pilotom ta Anglia w ogóle dziś istnieje. Także widzisz, jak to działa? No tak to działa. Do tego jeszcze wrócę, gdy będę mówić, gdzie się złoto trzyma. No bo to jest świetny przykład historyczny, że jak trzymasz złoto u kogoś, no to póki jest dobrze, to jest dobrze, ale jak nie będzie dobrze, to to coś się po prostu może z tym złotem wydarzyć. Chciałem użyć innej metafory, ale nie wiem, kto słucha, także zostawię opowieści o wykorzystywaniu bez kremu na inny raz. W każdym razie tak to działa, więc widzisz, kiedyś nawet dolary były zabezpieczone złotem, czyli każdy dolar musiał mieć pokrycie w złocie i nawet jak sobie znajdziesz grafiki starych dolarów, to tam jest napisane, że to jest wymienne 1:1 na tyle i tyle złota. Dzisiaj oczywiście jest to już nieprawda. No dobra, to już wiesz, jak wygląda rynek złota, temat złota, no to teraz jakie złoto w ogóle kupować? No bo złoto to jest tak naprawdę ze 4 różne rodzaje aktywów, można powiedzieć nawet 5. Więc po pierwsze, najpierw jest rozróżnienie na złoto fizyczne, tak, czyli takie, które możesz mieć w ręce, i złoto papierowe. To złoto papierowe może być w różnych formach. Mogą to być akcje spółek wydobywających złoto. Mogą to być ETF-y kupujące złoto, czyli wbijasz na giełdę, kupujesz na przykład Van Eck Gold. Miałem akcję tej firmy swego czasu zresztą. No i to oni kupują to złoto. I to jest złoto papierowe. Są kontrakty terminowe na złoto i ja jestem co do zasady przeciwnikiem złota papierowego, ponieważ uważam, że jeżeli kupuje się złoto
no to kupuje się coś, co ma nas ochronić przed najgorszymi rzeczami na świecie. Złoto to nie jest taka inwestycja, że zaspekuluję, zarobię miliony i tak dalej, tylko to jest coś, że jeśli nie będzie wojny, jeśli nie wydarzy się straszna rzecz, to ja to takie złoto warto przekazać w ogóle swoim dzieciom w nieskończoność, tak naprawdę. I oby one mogły przekazać to twoim wnukom, czyli żeby nigdy w ich życiu nie było konieczności spieniężenia tego złota, czyli właśnie hiperinflacji, wojny, zaburzeń społecznych, międzynarodowych i tak dalej. Tak to właśnie funkcjonuje ze złotem. Dlatego też z tej perspektywy patrząc, złoto papierowe dla mnie nie ma żadnego sensu. No bo jak będzie jakaś wojna, jakaś zawierucha i tak dalej, no to co ci takie złoto papierowe da? Wyłączą ci system, powiedzą pałuj się, a kim ty w ogóle jesteś? No i bez sensu. Także w dodatku okaże się, że ze sprzedaży złota, powiem o podatkach wkrótce, ale możesz bez problemu sprzedawać złoto bez podatków, natomiast już się okazuje, że Izba Skarbowa zasugerowała, że jak się sprzeda ETF-a na złoto z zyskiem, no to wtedy już jest PIT do wypełnienia i podatek do zapłacenia, czyli tak naprawdę może to być mniej opłacalne. W dodatku jest kilkanaście razy więcej złota papierowego niż fizycznego. No bo oni mnożą te certyfikaty na złoto, duplikują, multiplikują, zabezpieczają tylko kilka procent tak naprawdę tego złotem fizycznym. Wiesz, co to oznacza? Że jak panika na świecie wzrośnie, bo będzie pandemia 2, wojna, coś tam, sraczka, wyłączenie prądu tak naprawdę, bo to jest raczej bardziej prawdopodobny scenariusz niż jakieś wojny. Przynajmniej według Szwajcarów, w ich najnowszym raporcie tak wynika, że to jest największe zagrożenie w najbliższych latach. No to wtedy się okaże, że ludzie zaczną się zgłaszać po to swoje papierowe złoto, żeby dostać fizyczne i piramida upadnie, bo się okaże, że tego złota nie ma. Więc złoto fizyczne, które ty masz u siebie, to jest zupełnie coś innego. Dlatego uważam, że złoto papierowe, jak ktoś się interesuje typowo akcjami, rynkiem giełdowym, to może się w ten sposób bawić. Natomiast jeżeli mówimy o typowym, klasycznym inwestowaniu w złoto, czyli żeby się zabezpieczyć, żeby trzymać wartość pieniądza, nie żeby robić na tym kokosy, to nie widzę powodu, żeby inwestować w złoto papierowe praktycznie żadnego. W dodatku złoto papierowe, no nie jest anonimowe, no bo masz konto brokerskie, tam kupujesz te ETF-y i tak dalej, więc to widać. A dlaczego warto robić tak, żeby nie było widać, to o tym jeszcze będę mówić. No to idziemy do złota fizycznego. I to złoto fizyczne może być w formie na przykład numizmatów, czy złota kolekcjonerskiego, tak? Czyli teraz ostatnio widziałem taka złota moneta, jakaś tam UEFA Euro 2021, 2022 i tak dalej. Czasem są jakieś kolekcje tam, jakieś pandy wspaniałe, albo jakieś James Bond, cudowne rzeczy. I jeżeli jesteś specjalistą od rynku kolekcjonerskiego i widzisz jakieś możliwości zarobienia na tym, przyspekulowania, to może to ma sens. Natomiast jeżeli mówimy o klasycznego inwestora w złoto, to jest strata pieniędzy, ponieważ inwestorzy w złoto kupują złoto, kupują wagę złota, tak? Jedną uncję trojańską, czyli tam 31 gramów z hakiem. I w związku z tym ich nie interesuje, czy to jest nudna, płaska sztabka, czy to jest piękna moneta z Jamesem Bondem, a ty za taką monetę z Jamesem Bondem zapłacisz znacznie więcej per gram niż za taką sztabkę, tak? Czyli nudna sztabka będzie kosztowała mniej. 31-gramowa sztabka będzie kosztowała mniej niż 31-gramowa moneta z Jamesem Bondem. Tak samo nudna, popularna sztabka typu australijski kangur, znaczy nie sztabka, tylko moneta, będzie kosztowała mniej niż taka sama moneta z Jamesem Bondem. Więc uważam, że rynek monet złotych kolekcjonerskich nie ma sensu, chyba że ktoś właśnie zna się typowo na rynku kolekcjonerskim i wchodzi w to nie z uwagi na złoto, tylko on zna jakichś takich kolekcjonerów, którzy będą gotowi jakoś tam specjalnie przepłacić w przyszłości, bo będą mieć koniecznie parcie na Jamesa Bonda. Nie wiem, ale uważam to za poważne ryzyko dla takich klasycznych inwestorów, którzy się na tym rynku nie znają. Ja również na kolekcjonerskim rynku się nie znam, więc nie wchodzę w takie tematy. Czasem zdarzyło mi się przepłacić jakieś 200-300 zł na mniej popularną z tych 6 popularnych monet, o których zaraz powiem, dlatego że to jest budujące. W sensie zapłaciłem za czynnik psychologiczny, żeby mieć też inne rodzaje i sobie na nie tak patrzeć, bo to bardziej motywuje do dalszego inwestowania w złoto. Jest to pokrętna logika, ale zauważyłem, że działa. Po prostu, bo to w którymś momencie się robi nudne. No nie, ile możesz mieć tych Krugerrandów z RPA? Jak są też delikatnie droższe inne, zdajesz sobie sprawę wtedy, że na tym tracisz, bo dopłacasz na przykład 200 zł za taką monetę, ale masz jakąś inną, której normalnie byś nie miał i wtedy masz taką mini kolekcję, nie przepłacasz jak na Jamesach Bondach,
ale masz więcej rodzajów, patrzysz sobie na to, przypominasz sobie o tym częściej i częściej chcesz inwestować, bo naprawdę lepiej impulsywnie kupić złotą monetę niż nowego iPhone'a. Tak uważam. Więc to jest ciekawy kierunek myślenia, więc jeżeli chodzi o numizmaty, monety kolekcjonerskie, odradzam. Kolejna rzecz, którą odradzam zdecydowanie, to jest złota biżuteria. Złota biżuteria jest po to, żeby ładnie wyglądać, żeby tam się pokazać i tak dalej, ale na pewno nie po to, żeby na tym zarobić, bo to jest marna inwestycja. Bo w koszcie, w cenie złotej monety, największy koszt to jest, w cenie złotej biżuterii. Największy koszt to jest przygotowanie pięknego naszyjnika, zrobienie formy, może wręcz ręczna robota jakiegoś tam wspaniałego tutaj fachowca, a nie samo złoto. Więc przepłacasz za to wszystko, a jak będziesz to sprzedawać, to już nikt ci za to nie zapłaci. Zapłacą ci tylko za samo złoto, czyli przetopią to na ilość gram złota i zapłacą ci tylko za te gramy złota, ale już nikt ci nie zapłaci za robotę tego gościa, który to tam przerabiał na wspaniały naszyjnik. Więc na złotej biżuterii się raczej traci i oczywiście jak ktoś potrzebuje, chce i tak dalej się dowartościować złotym naszyjnikiem, niech se tam kupuje, ale dziś jest odcinek o inwestowaniu, więc jeżeli mówimy o inwestowaniu, to biżuteria na pewno nie ma najmniejszego sensu. Zostają nam tak naprawdę, rozprawiliśmy się ze złotem papierowym, z złotem fizycznym w postaci numizmatów kolekcjonerskim, ze złotem w postaci biżuterii i zostają tak naprawdę dwie formy inwestowania fizycznego w złoto, które mają sens, czyli monety i sztabki. I to rzeczywiście się trzyma kupy. Monety, niektórzy uważają, że są lepsze, ponieważ w wielu państwach monety złote są prawnym środkiem płatniczym. Czyli wyjeżdżasz do takiego kraju i normalnie możesz iść do banku centralnego i wymienić to sobie na ichniejszą tam walutę. Oczywiście to trzeba sprawdzać, te prawa się zmieniają, ale ogólnie nawet można tym płacić. Oczywiście, czy płacenie złotem jest logiczne? Ciężko stwierdzić, bo złoto jest słabo podzielne. No, taka złota moneta ma 31 gram i co z tym zrobisz? Będziesz ciąć taką wiertarką, czy wiertarką to nie potniesz, ale jakimś innym młotem pneumatycznym. No, to jest trochę przereklamowane tak naprawdę, trzeba powiedzieć sobie wprost. Ale możesz wymienić wtedy to złoto w obcym państwie, gdyby trzeba było uciekać kiedyś z Polski, oby nigdy nie było takiej konieczności. W każdym razie, no przynajmniej złoto ci wymienią, a gdyby trzeba było uciekać z Polski, to prawdopodobnie wtedy polska złotówka i tak nie będzie nic warta i w żadnym szwajcarskim banku czy singapurskim nikt tego od ciebie nie weźmie. A złoto? Bardzo chętnie wezmą. Także to jest plus monet. Jest 6 rodzajów monet, tych najbardziej opłacalnych, bo najbardziej popularnych, czyli kupując monety spoza tej szóstki, przepłacasz. Jeżeli przepłacasz stówę, dwie stówy z jakiegoś takiego kaprysu, jak mówiłem, że ja mam, że chcę tak mieć też poszerzoną kolekcję przez to, żeby że to mnie psychologicznie buduje w świecie inwestowania, to taki masz zawsze wybór. Natomiast przepłacając już dużo za jakieś monety tam limitowane, to ryzyko za duże. Natomiast te najbezpieczniejsze, najpopularniejsze, czyli też najtańsze monety, to są oczywiście Krugerrands RPA, jest liść klonowy z Kanady oczywiście, jest australijski kangur, jest amerykański orzeł, American Eagle, jest amerykański bizon i jest jeszcze, muszę się upewnić, co pominąłem, filharmonicy wiedeńscy oczywiście, piękna swoją drogą moneta, chociaż ja osobiście wolę australijskiego kangura najbardziej z tej całej szóstki, najładniejszy jakiś taki jest. W każdym razie w tej szóstce raczej bym wybierał złote monety i kupowałbym złote monety, zrobię sobie skrót po prostu, żeby oszczędzić na długości odcinka, więc kupowałbym złonety jednouncjowe, czyli 31 mniej więcej grama. Dlaczego nie mniejsze? Bo wtedy przepłacasz. Wtedy po prostu przepłacasz na spreadzie, na wynagrodzeniu dla mennicy, dla sprzedawcy, a przy jednej uncji to już jest spoko, ten spread jest znacznie mniejszy, ta prowizja i jednocześnie jak kupujesz droższe monety, jakieś tam, nie wiem, parę uncji, taka gruba moneta, to może być problem z upłynnieniem tego, bo wszyscy na rynku złota posługują się monetami jednouncjowymi, więc to jest po prostu takie zupełnie normalne i taka jednouncjowa moneta to schodzi na strzał u każdego sprzedawcy, jesteś w stanie to odsprzedać z powrotem, gdyby była taka konieczność. Na rynku wtórnym również bez problemu znajdziesz ludzi, którzy to od ciebie kupią, także dlatego raczej bym wybierał takie coś. Jeżeli kupujesz sztabki, to sztabki się kupuje w tak zwanym certipaku albo certikardzie.
Czyli to jest certyfikowane opakowanie, w którym masz tam numer serii, kraj, producent, wszystko po prostu. I to jest plus i minus, bo z jednej strony taki certyfikat jest dowodem na to, że ta sztabka jest legitna, że tak powiem. Z drugiej strony wtedy ludzie nie sprawdzają, no nie otwierają tego certipaka, bo jak zepsujesz certipak, to już jest podejrzane, nie? Potem nie sprzedasz tego z otwartym certipakiem, bo powiedzą ci, że no otwierałeś, czyli to już nie jest certipak z tej sztabki, tylko pewnie z innej, a ta jest fałszowana. O fałszowaniu jeszcze za chwilę powiem. No i dlatego ludzie tego nie sprawdzają, nie otwierają tych certipaków. A co jeżeli trafisz na oszusta, który właśnie, no bo podrobić certipak jest dużo łatwiej niż podrobić złotą monetę lub złotą sztabkę, tak? Podrobienie złotej monety lub złotej sztabki to wymaga wtopienia w nią na przykład wolframu albo platerowania, czy pokrycia warstwy innego metalu cieńką warstwą złota i tak dalej, żeby czujniki tego tam nie wykryły. To kosztuje, a podrobienie takiego certipaku, co to za problem jest? To każdy w pierwszej lepszej drukarni jest w stanie zrobić. Dlatego też jest pewna obawa w tym. Oczywiście ta obawa jest przesadzona, tu trzeba też uczciwie powiedzieć, bo jak kupujesz od sprawdzonych dealerów, paru takich ci za chwilę podam, no to szansa, że tam będzie certyfikat, certipak podrobiony i sztabka fałszywa jest bliska zeru, a prawdopodobnie nawet jest zerowa. Także też nie można, nie należy się aż tak tego bać, bo podrabiane złoto to jest naprawdę nisza w niszy. To jest, ja wiem, jak pójdziesz do lombardu, nie sprawdzisz niczego i zaufasz dziwnie wyglądającemu panu, to być może się natniesz, ale kupując od renomowanych dostawców, dealerów, których w Polsce jest niemało tak naprawdę, to jednak spokojnie. I te monety, które łatwiej sprawdzić pod kątem autentyczności, i te sztabki, które mają te certypaki, są co do zasady bardzo bezpieczne. Jednak niektórzy mówią, że no właśnie, przez to sprawdzenie autentyczności trudniej będzie sprzedać taką sztabkę na rynku wtórnym. Czyli jeżeli sprzedasz to u dealera, to on bez problemu sobie to sprawdzi, bo on ma tam cały sprzęt do tego, żeby sprawdzić to nawet prawdopodobnie przez certipak bez otwierania. On to ogarnie. Natomiast jakby trzeba było sprzedawać to na rynku wtórnym, gdzieś potajemnie albo komuś gdzieś tam w ciemnej uliczce, to wtedy jednak ten ktoś ci powie, no dobra, ale skąd ja mam wiedzieć, że to nie jest wał, że to sobie sam nie wydrukowałeś tego certipaka. No i wtedy teoretycznie może być trudniej. Praktyka na razie pokazuje, przynajmniej w Polsce, że te sztabki w certipakach, jak idziesz do dealera, u którego to kupiłeś, to sprzedasz tam też bez najmniejszego problemu i raczej nie robią tego typu trudności. Także jest to obawa trochę przesadzona i dotyczy ona prawdopodobnie wyłącznie rynku wtórnego, czyli właśnie sprzedawania osobom indywidualnym. Bo sprzedawanie dealerom, to oni mają metody, żeby sobie taką sztabkę sprawdzić. Monetę dużo łatwiej sprawdzić sobie samemu, z tego też powodu niektórzy inwestują tylko w monety, no bo to jest stuprocentowo łatwa rzecz do sprawdzenia, po prostu z apką, bierzesz apkę, bierzesz linijkę, za chwilę powiem, jak to działa i sobie po prostu wszystko weryfikujesz. Co ciekawe, monety, tak jak powiedziałem, warto kupować uncjowe, sztabki raczej również, bo są też sztabki jednogramowe, ale niestety no to są drogie rzeczy, można powiedzieć, bo wtedy za 1 gram znacznie przepłacisz, porównując do kupowania sztabki typu 31 gram. Po prostu przy jednogramowej ta prowizja dealera, sprzedawcy jest znacznie większa, więc zdecydowanie odradzam. Jeżeli już zakładasz, że będą tak ciężkie czasy, że będziemy płacić gramami złota jak w Wenezueli dzisiaj, bo tak jest, że oni dzisiaj skrobią złoto z biżuterii, my pomagamy w Wenezueli, działamy z fundacją Turbo Pomoc i z fundacją Regalando Sueños. Ostatnio nawet na mentoringu charytatywnym zebraliśmy prawie 124 tysiące na pomoc Wenezueli, więc polscy przedsiębiorcy naprawdę mega sztos, chcą pomagać. No i my wiemy, jaka tam jest sytuacja katastrofalna, tak? Że ludzie rzeczywiście skrobią złoto i płacą gramem w sklepie, żeby tylko przeżyć. Przeciętny obywatel Wenezueli schudł podczas tego kryzysu co najmniej, znaczy ponad 10 kg. Także są to mega nieśmieszne rzeczy. Jeżeli ktoś z Was zapowiada taką sytuację w Polsce, ja raczej nie, ale ogólnie Wenezuelczycy 10 lat temu też by nie zapowiadali, więc nigdy w świecie nic nie wiadomo, to wtedy faktycznie takie sztabeczki jednogramowe mogą mieć sens dla takiej osoby, ale wtedy bym je kupował hurtem. Hurtem, czyli w takich opakowaniach, które się nazywają Combi Bar albo Smart Pack. Czyli jest całe opakowanie 10 sztabeczek jednogramowych i wtedy dalej przepłacasz za grama, porównując do 31-gramowej uncji, jakbyś kupił taką sztabkę, ale już mniej przepłacasz,
niż jakbyś kupił 10 jednogramowych sztabek osobno po sztuce, tak? Czy jak już zakładasz takie tragiczne scenariusze, to wtedy już lepiej kupić te jednogramowce w hurcie, czyli właśnie po 10 gram, po 20 gram, wtedy przepłacisz na tym trochę mniej. Z kolei za duże sztabki też są niebezpieczne, bo ktoś zacznie liczyć, tak? Dobra, wieczorku, ty tu mówisz jednouncjowe sztabki, rzeczywiście dobry deal, ale jak kupisz sztabkę tam jakiś kilogram, to za gram wychodzi jeszcze mniej. To się mega opłaca. Z jednej strony tak, a z drugiej no pytanie, czy ty upchniesz kilogram na rynku wtórnym potem? Ten kilogram będzie kosztować zylion pieniążków i pytanie, czy jak będzie ciężka sytuacja, czy tak łatwo znajdziesz kupca na kilogramową sztabkę złota? I w ogóle co ty z nią zrobisz? Będziesz z nią chodzić po mieście? Więc to też jest mocno ryzykowne i to, że tam zaoszczędzisz parę złotych na tym, kupując sztabkę kilogramową, to wcale nie oznacza, że będzie to dobry pomysł. Natomiast jednouncjowe zawsze sprzedaje się bez problemu na całym świecie od zarania historii złota tak naprawdę, więc to się raczej nie zmieni i dlatego ta jedna uncja to jest taki pewniak, można powiedzieć. Czasem może jakieś sztabki tam dwuuncjowe, nie, czy coś w ten deseń 100-gramowe jeszcze mogą mieć sens, ale raczej takie całkiem duże, to bym nie przesadzał, bo tak jak mówię, jest problem z płynnością. I jeszcze jedna rzecz, którą Ci chciałem powiedzieć odnośnie kupna złota, że niektórzy nie wiedzą, ale kupno złoto możesz negocjować. To jest tak jak w kantorze, ludzie nie wiedzą, że kupując eurasy lub dolary się negocjuje. Po prostu, idzie się i się negocjuje. Pytam się, koleżko, jaka będzie cena dla mnie, jak kupię tyle dolarów, tyle eurasów. Dokładnie to samo jest u tych dealerów złota, których linki Ci za chwilę podam. Do nich tak samo odzywasz się i mówisz, jak oczywiście kupujesz więcej, to mówisz, kupię 2, 3, 5 monet, ale zróbcie mi lepszą cenę. No i tyle. I oni Ci zrobią zazwyczaj lepszą cenę, zejdą trochę ze swojej prowizji i już. Także możesz negocjować. Dobra, przechodzimy do tego, jak uniknąć oszustwa, czyli jak się nie naciąć. To jest znacznie łatwiejsze, niż się tak naprawdę wydaje i te obawy na rynku złota są mocno, mocno przesadzone. Dużo łatwiej dać się wyrolować na rynku kryptowalutowym, niż na rynku złota tak naprawdę. Na rynku kryptowalutowym jest tyle różnych zaawansowanych form wałkarstwa, że trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym, pilnować swoich haseł, czyli kluczy prywatnych i tak dalej. Jeżeli chodzi o rynek złota, to naprawdę trzeba się postarać, żeby się dać oszukać. Czyli nie zrobić tych rzeczy, o których za chwilę powiem. Także kupując w ogóle u dealerów, tych renomowanych, o których za chwilę powiem, to w ogóle trudno jest oszustwo, bo te firmy żyją z handlu złotem. Jak wtopią, one same sprawdzają wcześniej te monety, te certipaki, kupują bezpośrednio od producentów. Także nikt tam po drodze nie ma interesu za bardzo, żeby zrobić wała, no bo wtedy to oznacza bankructwo, utratę reputacji, więzienie i tak dalej. To bardziej na rynku wtórnym trzeba takie rzeczy sprawdzać, tak? Czyli jak się spotykasz z kimś gdzieś w barze i kupujesz od niego złotą monetę, to tam rzeczywiście trzeba tych procedur bezpieczeństwa zastosować znacznie więcej. Natomiast renomowani dealerzy, to naprawdę to się prawie nie zdarza. Więc tutaj raczej te obawy są mocno przesadzone. No i dobra, jak się w ogóle robi wały na złocie? Są trzy takie ogólne pomysły na to. Pierwsze to jest wolfram, ponieważ wolfram jest najbardziej zbliżony wagowo do złota. W związku z czym robi się taką sztabkę złota, do środku wsadza się wolframowe pręty, zalewa się resztę złotem, no i masz taką sztabkę lub monetę rzadziej, której jest trochę wolframu, więc ona waży podobnie, pokryta jest złotem z każdej strony, więc wygląda jak złoto. No i tyle, jest to ciekawy patent. Można też oczywiście platerować, czyli wziąć jakiś tam metal, to też może być wolfram, zrobić z niego złotą sztabkę lub monetę i oblać go złotem po powierzchni, tak? I wtedy jakiś czujnik złota na powierzchni wykryje złoto i powie, tak stary, masz złoto. Natomiast w środku już złota nie będzie, taki wałeczek sprytny. No i trzecia rzecz częsta to jest zaniżanie próby, czyli że to złoto będzie niższej próby niż naprawdę jest. To też się zdarza. No i czy da się przed tym ochronić? Oczywiście, że się da i tutaj prawa fizyki bardzo pomagają, ponieważ jest na przykład tak zwana linijka Fisza. Tani sprzęt, można to zrobić też zwykłą suwmiarką, ale jak chcesz, to możesz kupić sobie linijkę Fisza. Ona ma otwór, że tak powiem, kolokwialnie na to, żeby wsadzić tam złotą monetę, czy idziesz do takiego dealera na przykład, albo spotykasz się z kimś w barze, wsadzasz tam tą złotą monetę, ona ma na wszystkie rodzaje tych monet, czy to jest krugerant, czy liść klonowy, wsadzasz to tam i wtedy sprawdzasz,
wszystkie rozmiary, tak? Ponieważ prawa fizyki są takie, że jeżeli ktoś robi ci monetę z wolframu, który ma podobną masę, ale nie taką samą, to ta moneta musi być wtedy, musi albo ważyć tyle samo, co złota moneta, ale wtedy musi być innego rozmiaru. Albo z kolei może być takiego samego rozmiaru, ale wtedy musi inaczej ważyć. No nie ma na to metody, tak? To jest właśnie fizyka, że każdy metal, każdy pierwiastek ma swoją tam masę i tak dalej, właściwą tylko dla siebie i dlatego właśnie nie da się przerobić stali na złoto i odwrotnie. I to jest prosta metoda, więc taka linijka Fisza, kosztuje to grosze, u dealerów ona jest zresztą dostępna, więc możesz sobie ich sprzętem nawet to sprawdzić. No i tyle, więc prosta rzecz, sprawdzasz, czy się zgadza zarówno każdy wymiar, jak i waga. Zapytasz, Maćku, skąd ja mam te wymiary znać? Jakiś, idę kupić American Eagle, skąd ja mam wiedzieć, jakie to ma mieć wymiary, szerokość, ile to ważyć ma dokładnie gram? Bo to nie jest tak, że jednouncjowa moneta ma ważyć dokładnie jedną uncję, jakkolwiek dziwnie to brzmi. Bo jednouncjowa moneta oznacza, że tam jest jedna uncja złota. Ale te monety mają jeszcze jakieś domieszki. Niektóre mają troszeczkę srebra i troszkę miedzi na przykład, bo wtedy się łatwiej to topi i tak dalej. Więc to nie jest żadne oszustwo. Po prostu tam jest jedna uncja złota i trochę różnych dodatków. Więc wbijasz na Wikipedię, wpisujesz American Eagle, no i tyle. I tam masz wszystkie parametry. Waga, szerokość i tak dalej. Masz to wszystko i uzbrojony w taki oto wydruk po naciśnięciu Ctrl-P z tej Wikipedii, idziesz do dealera z linijką Fisza, wstawiasz tą monetę i sprawdzasz, czy się wszystko zgadza. No i nie da się tego szukać po prostu. To już jest czysta fizyka, także tutaj nie ma miejsca na wała. Przy sztabce z certipakiem jest oczywiście trudniej, no bo on ci tego nie tworzy, żebyś sobie to sprawdzał raczej. Także no nie, chyba, że to przez opakowanie będziesz sprawdzać. Jakoś się tam da trochę to pomierzyć, poważyć, ale no raczej trudniej, natomiast wtedy ufasz już dealerowi i raczej zazwyczaj jednak to nie jest zaufanie nieuzasadnione, tylko spokojnie możesz dealerowi ufać. Więc linijka Fisza to nie jest zły pomysł. Do monet złotych w dodatku są apki. Pobierasz apkę do sprawdzania złota i taka moneta wydaje dźwięk. Oprócz tego, że nawet w apkach możesz sprawdzać wymiary, ale moneta wydaje dźwięk. Czyli masz sobie Krugeranda i dwie podróby, no to jak wie, uderzysz, trzymając to na palcu, uderzasz w te monety. Jest pełno filmików na YouTubie, nawet mój wywiad z Przemkiem Słomskim sprzed ponad roku. Tam robiliśmy tę próbę, możesz sobie zobaczyć. Uderzasz długopisem w tą monetę, no to Krugerand złoto wydaje dźwięk, dzwoni. Tyng, a pozostałe robią taki plastikowy dźwięk, ponieważ no inny metal, jak na przykład wolfram, takiego dźwięku po prostu nie generuje. W związku z czym również jest to ciekawy patent na test. No i tyle. Jak masz te wszystkie rzeczy, to można powiedzieć, że jesteś w pełni tutaj bezpieczny. Kto powinien być producentem Twojego złota? Jest tych producentów oczywiście sporo, są różne tam mennice, natomiast co do zasady potrzebujesz wchodzić na stronę lbma.org.uk i tam kliknąć w zakładkę Current Members, czyli Current Members, czyli aktualni członkowie tej oto The London Bullion Market Association. To jest właśnie stowarzyszenie, które sprawdza, certyfikuje producentów złota i pilnuje, żeby nie było wała. Więc wszyscy producenci, których tam znajdziesz, są w pełni zaufani. Czyli zasada powinna być taka, że nigdy nie kupujesz złota, które zostało wyprodukowane przez jakąś firmę, której na tej liście nie będzie. Z drugiej strony jednak, jak już firma jest na tej liście, to nie ma za bardzo znaczenia, który to jest producent, ponieważ są takie rafinerie, które są bardziej renomowane, na przykład Heroes, Metalore, Pump, Perf Mint, Rand Raffinery, Royal Mint i Umicore, to są takie najbardziej renomowane, aczkolwiek jeżeli te inne, mniej renomowane, też są certyfikowane przez LBMA, to kosztują prawdopodobnie trochę mniej, a nikt ci za to nie zapłaci, że to kupiłeś od bardziej renomowanej firmy. Także uważam, że kupowanie tych bardziej renomowanych nie ma za bardzo sensu. Grunt, żeby ta firma, od której chcesz kupić złoto, nie mówię teraz o dealerze, tylko producencie, tak? Bo masz różnych dealerów i tam masz napisane producent tej sztabki, producent tej monety. Więc jeżeli producent tej monety jest na liście LBMA, to wtedy jesteśmy w domu. Jeżeli go tam nie ma,
to raczej bym stamtąd uciekał i prawdopodobnie od całego tego dealera bym uciekał, bo czemu on sprzedaje jakieś złoto produkowane przez jakieś niecertyfikowane firmy, które są, nie są pewne. Nikt ich nie sprawdza pod kątem wałkarstwa i tak dalej. Natomiast jeżeli to będzie producent w ten sposób sprawdzony, to ryzyko jest praktycznie zerowe. Podatki, podateczki. To każdego interesuje. Temat podatków w złocie jest bardzo wdzięcznym tematem, ponieważ jeżeli jesteś osobą fizyczną, a złoto się kupuje tylko jako osoba fizyczna, dlaczego? Za chwilę Ci powiem. To po pierwsze, złoto nie ma podatku Belki. Po drugie, VAT na złoto jest to 0% lub ZW, chyba ZW. Szczerze mówiąc, dla fanów VAT-u to można się dowiedzieć, ale dla kupujących nie ma to żadnego znaczenia, bo wychodzi na to samo, tak? Czyli, że złoto kupuje się bez VAT-u. To jest duży plus, przewaga wobec srebra na przykład, gdzie jest VAT-23, także to jest spoko w złocie. No i co ważne, najważniejsze, gdy trzymasz złoto co najmniej 6 miesięcy, czyli sprzedasz je w 7 miesiącu od kupna albo po 10 latach, jako osoba fizyczna, to nie płacisz już żadnego podatku. Tak, czyli dziś kupujesz złote monety, sztabki i tak dalej, sprzedaż za rok, nie płacisz żadnych podatków. Genialne, fantastyczne i wspaniałe. Dlatego też złoto się kupuje jako osoby fizyczne. Ktoś powie, wieczorku, wieczorku, ale ja muszę koszty robić. Ja mam, moja firma dużo zarabia, będę sobie kupować złote sztabki, żeby obniżyć dochód i wtedy sprzedam sobie je za 10 lat, będę budować majątek firmy i tak dalej. Odpowiedź brzmi, nie! Tak się nie robi. Tak się nie robi, to jest straszne, niebezpieczne i podłe. Dlaczego? Już Ci mówię. Po pierwsze, ten zakup jest i tak bez VAT-u, tak? Bo złoto się kupuje bez VAT-u. Więc co z tego, że Ty masz duże zyski w firmie, która na przykład, zakładam, jest firmą VAT-ową, no bo jak masz niewatową spółkę, która w dodatku jest spółką z o.o., czyli płacisz 9% CIT-u, 0% VAT-u, to na co Ci te zakupy złota, żeby obniżyć te 9%, to się kupy nie trzyma. Więc większość z Was pewnie ma firmę jakąś VAT-ową, tak? I masz do zapłacenia na przykład 9% CIT-u, albo 15% CIT-u, albo 19% PIT-u plus jeszcze VAT. No to wtedy te złoto i tak Ci nie obniży tego VAT-u, no bo złoto nie ma VAT-u, tak? Czyli nic Ci to specjalnie nie daje. Natomiast jak uzasadnisz przy kontroli zakup złota? Przychodzi kontrola i powie, Twoja firma zajmuje się produkcją materacy albo sprzedażą materacy. Dlaczego kupujesz złoto? No bo ja wstawiam do tych materacy złotą monetę, żeby klient czuł, że śpi na pieniądzach. Ha, 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 ha. No bez sensu. Pamiętaj, że wielu przedsiębiorców tego nie wie, ale w prawie spółek, to się tak nie nazywa, tam kodeks spółek handlowych, jest coś takiego, że człowiek nie może działać na szkodę spółki, nawet jeżeli jest to jego spółka. Jeżeli masz spółkę, w której jesteś tylko ty i twoja mama, ale działasz na szkodę tej spółki, czyli niby swoją, to i tak możesz mieć konsekwencje karne. Czyli masz spółkę zajmującą się produkcją materacy i ta spółka wydaje pieniądze na złoto, które tej spółce nie dają pieniędzy, tylko zabierają pieniądze, nie pomagają jej wyprodukować więcej materacy, to taka kontrola może przyjść i powiedzieć, no działasz na szkodę spółki. Kto podjął takie decyzje, żeby kupować to złoto? Oczywiście, strach ma wielkie oczy i to, że takie coś się może wydarzyć, jest możliwością bardziej teoretyczną niż praktyczną, bo to by musiała być gruba akcja i naprawdę bardzo wredny urzędnik i prawdopodobnie musiałbyś być jakimś wrogiem politycznym do tego. Ale wiesz, no jest taki kodeks i trzeba o tym powiedzieć, więc nie uzasadnisz tego za bardzo przy kontroli. No, powiedz, pamiętaj, przyjdzie na kontrolę urzędnik, który sam inwestorem raczej nie jest, nie zna się ani na wyrobie materacy, ani na rynku złota, więc dla niego to jest ewidentnie nielogiczne, że przyjdzie do Ciebie, a Ty powiesz, wydałem w tym roku 100 tysięcy na złoto. I co Ci to daje? On zadaje pytanie, więc już zajeżdża wałem, trąci podejrzeniami. Także zakup złota na firmę, nie uzasadnisz tego przy kontroli. Być może to zostanie odebrane jako działanie na szkodę firmy. No ale dobra, z drugiej strony, sprzedaż złota. Czy wiesz, że żeby obracać złotem, czyli sprzedawać złoto, trzeba mieć koncesję NBP? A jeżeli sprzedajesz złoto bez koncesji NBP, stajesz się nielegalnym dealerem złota, czyli podejmujesz się przestępstwa karno-skarbowego. I ty se wesoło zainwestowałeś w złoto jako spółka z o.o. albo JDG, sprzedajesz potem to złoto na jakąś tam fakturę i nie wiesz, że po drodze stałeś się dealerem złota działającym nielegalnie, bez koncesji i popełniasz przestępstwo karno-skarbowe. Śmieszne? Nieśmieszne. Oczywiście. Jak pójdziesz na kontrolę i przyrżniesz głupa w tym sądzie, że ty nie wiedziałeś i tak dalej, no bo pewnie tak by było,
no to oni ci powiedzą, dobra, masz tu jakąś tam karę i tak dalej, więc to, że w kodeksie jest jakieś tam więzienie za to, no to jak to będzie widać, że to nie była faktycznie taka działalność konkretna, długofalowa, tylko rzeczywiście, no, Janusz nie wiedział, bo nie doczytał, bo nie ogląda Biznesu 2.0 i tak dalej, no to, to pewnie konsekwencje byłyby tylko w jakiejś karze finansowej, więc może nie, też znowu nie przesadzajmy, ale jednak, no znowu, po co robić takie ryzyko? Po co masz ryzykować choćby teoretyczne więzienie na takich rzeczach, które w dodatku nic ci nie dają, bo w dodatku, niezależnie od czasu trzymania tego złota przez twoją firmę, sprzedajesz z podatkiem. Czyli osoba fizyczna po pół roku sprzedaje bez podatku, a firma nawet po 10 latach musi sobie naliczyć podatek od sprzedaży tego złota. Także to jest ze wszech miar bezsensowne. Sprzedajesz, możesz popełnić błąd przy zakupie już, tak, bo ci zarzucą działanie na szkodę firmy. Jak sprzedasz, to łamiesz prawo karno-skarbowe, bo sprzedajesz bez koncesji i jeszcze przy sprzedaży musisz doliczyć podatek. Gdzie tu sens i logika? I jeszcze każdy zakup i sprzedaż na spółkę czy na JDG, no siłą rzeczy jest nieanonimowy, no bo wystawiasz faktury, czy dostajesz faktury i tak dalej. Same straty. Po więcej szczegółów w tym temacie kupowania złota i sprzedawania go, zapraszam Cię do Biblii Inwestowania, gdzie mój niegdysiejszy gość, eksperta w Bentleyu, czyli Przemek Słomski, napisał cały rozdział na ten temat. W tej książce w dodatku znajdziesz porównanie złota z wieloma innymi aktywami, na przykład z bitcoinem, z nieruchomościami, z alkoholem nawet. Także zachęcam Cię gorąco. To jest nasza druga Biblia. W zasadzie to była pierwsza, bo teraz doszła druga, czyli Biblia Social Media. Podsumowując, osoba fizyczna kupuje złoto, osoba prawna czy firma nie. No dobra, wiesz już, jako kto powinieneś kupić złoto, to teraz gdzie je kupić? No, jest kilka, znaczy jest tak naprawdę wielu różnych dealerów. To, że ja podam kilku teraz, to oznacza, że są oni sprawdzeni przeze mnie, a nie oznacza to, że to są jedyni, którzy są na rynku. Także żeby ktoś nie pomyślał, że tutaj jakoś faworyzuje te i nie wiem, no nie sugeruje, że inne to są jakieś tam oszusty albo coś. Nic z tych rzeczy. Po prostu te mogę polecić, no bo znam. Znam z praktyki, natomiast inne znam z teorii, więc nie mogę polecić, także, ale pewnie inni mogą polecić, więc w komentarzach zachęcam do pisania. Także daję Ci kilka linków. idfmetale.pl. idfmetale.pl to jest niezły dealer, nawet ostatnio się z nimi zgadaliśmy, no i nawet w formularzu poniżej możesz zostawić swoje namiary, napisać, co Cię interesuje, oni się do Ciebie odezwą, dogadacie się na rozmowę, możesz na przykład zmienić sobie imię, nazwisko, jeśli chcesz kupować anonimowo, o czym jeszcze za chwilę będę mówić. W każdym razie, no mamy taką małą współpracę z nimi i jest szansa, że z nimi dzięki temu wynegocjujesz lepsze ceny, no bo powiesz, że jesteś od nas. Znaczy, nawet nie musisz mówić, bo jak podasz dane w tym formularzu, no to oni już będą wiedzieli, skontaktują się z Tobą i zrobią transakcję w taki sposób, żeby było dobrze. Także idfmetale.pl, tak jak mówię, poniżej masz formularz. Kolejna strona to jest mennicaskarbowa.pl, firma z wieloletnią tradycją znana w Polsce. Kolejna strona to jest 79element.pl, 79 pisane liczbami, element.pl, firma Przemka Słomskiego, współautora Biblii Inwestowania. Również dobry serwis, szybkie działanie, profesjonalna obsługa, także jak najbardziej. Czemu 79 element? No bo złoto jest elementem, czyli pierwiastkiem numer 79 w tablicy pierwiastków. No i jeszcze jest independentmetals.pl, czyli giełda metali szlachetnych autorstwa Tradera 21, wielokrotnego zresztą mojego gościa tutaj, która działa trochę inaczej niż wspomniane trzy strony, bo tamte trzy strony to są dealerzy, tak? Czyli firmy, w których kupujesz, możesz mieć praktycznie zawsze pewność, że kupujesz dobrze, bo oni to sprawdzają, nie ma tam wałów i tak dalej, więc kupujesz, inwestujesz, masz. Natomiast independentmetals.pl to jest z jednej strony trochę większe ryzyko, bo to jest rynek wtórny, tak? To jest giełda ogłoszeń, gdzie ludzie sprzedają swoje złoto, którego już nie potrzebują, monety, sztabki, więc z jednej strony ryzyko jest większe, no bo musisz jednak na taką wizytę iść zawsze z linijką, fisza, z tym sprzętem i tak dalej. A propos sprawdzania jeszcze, jak kupujesz od dealera, to on ma, albo możesz podejść do dealera z kimś, kto ci chce sprzedać, bo oni mają jeszcze tak zwany spektrometr. Tam się wsadza na przykład złotą monetę i od razu wyskakuje wszystkie parametry. Waga, ciężar właściwy i tak dalej. Wszystko, co trzeba, żeby się upewnić na 100%, że to jest właściwa moneta. Także to też jest przydatne przy sprawdzaniu jakości tych produktów, gdy będziesz kupować na przykład na independentmetals.pl.
Także tam z kolei to jest, tak jak mówię, to jest wadą, że żeby się nie naciąć, to trzeba mieć swój sprzęt lub robić transakcję w pobliżu jakiegoś dealera fizycznego, który ci pożyczy sprzętu, żebyś sprawdził. Zaletą z kolei jest to, że możesz kupić taniej, tak? Bo kupujesz na rynku wtórnym, więc możesz kupić taniej. Także te cztery strony myślę, że spokojnie wystarczą, żeby spróbować. I jeszcze takie dodatki odnośnie kupowania złota. W większości tych stron u dealerów masz opcję kupna w 24 godziny, czyli że kupisz teraz i w ciągu 24 godzin ci wyślą. Trzeba na to uważać, ponieważ to jest zawsze droższe. To jest przepłacanie za szybkość. Wielu dealerów ma tak, że jak kupisz w normalnej cenie, to oni ci wyślą za tydzień, dwa, niektórzy za trzy tygodnie. Czasem jest tak, że trzeba czekać dwa miesiące. To ogólnie nie jest żaden problem, pomijając, że mrozisz środki, tak? Bo dajesz hajsy, a oni potem trzymają te środki dwa miesiące, zanim uzyskasz monetę. Nie robiłbym tego, zwłaszcza jak spodziewasz się jakichś zawirowań. Tak, jak jest niestabilna sytuacja, no żeby nie było takiej sytuacji, że ty przelałeś 50 tysięcy na ileś tam metalowych monet czy sztabek, no i oni znikną z tą kasą, no bo dwa miesiące to jest kupa czasu. Stwierdzą, że popadają w bankructwo na przykład, bo coś się wydarzyło na rynku dziwnego. Także ja mam trochę obawy takie przed kupowaniem na dwa miesiące do przodu. Natomiast mam też obawy przed kupowaniem opcji 24-godzinnej, bo wtedy owszem masz szybko, no ale co z tego, jeżeli przez to płacisz kilkaset złotych dosłownie taniej, drożej za każdą monetę. Więc to jest trochę jednak lipa. Także w to bym nie szedł. Czyli raczej bym wybierał opcje takie właśnie na tydzień, dwa, trzy z taką dostępnością bez przepłacania, ale też cierpliwie i wtedy to ma sens. I znowu pamiętaj, żeby negocjować. To jest zawsze ważne przy kupnie złota. Gdzie trzymać złoto? Czyli jak już kupisz, jak już masz przyszło, gdzie je teraz dać? No po pierwsze, można oczywiście gdzieś indziej daleko, na przykład w szwajcarskim banku, w singapurskim schowku, czy nawet w skrytce jakiegoś banku w Polsce, choć tych skrytek jest bardzo mało. Uważam to za bezsens. Dlaczego? Ponieważ nie masz tego złota fizycznie w pobliżu. A złoto się kupuje po to, żeby je mieć w razie zawieruchy, gdyby sytuacja była bardzo zła. W innym wypadku się go nie potrzebuje i się go raczej nie sprzedaje. W tej sytuacji to oznacza, że jak ty nagle się zgłaszasz do tego banku szwajcarskiego czy singapurskiego po zwrot twojego złota, a jest zawierucha światowa na przykład, to oni ci powiedzą, no sorry, ale nie. Więc oczywiście nie musi tak być, ale może. Tak jak mówiłem, historia już pokazywała różne historie i sytuacje, i ja bym raczej nie ryzykował, nawet jak to się nazywa szwajcarski bank, czy tam oczywiście jak ktoś ma złota za 10 milionów, no to wtedy rzeczywiście bym to dywersyfikował na miejscu takiej osoby, tak? Trochę w Szwajcarii, trochę w Singapurze, trochę gdzieś w Polsce, trochę w ogródku, ale jak ktoś inwestuje tak po trochu i trzyma tam nie gigantyczny kapitał, to bym to poważnie rozważył. Jaką masz gwarancję, że oni nie wymyślą jakiegoś dziwnego znowu podziału na ludzi i podludzi, tak? Że powiedzą ci, oddamy ci twoje złoto, od teraz złoto oddajemy tylko zaszczepionym. No bo oni są lepszymi ludźmi, niezaszczepieni są gorszymi ludźmi, więc są śmieciami, także oni nie mają prawa do swojego złota. No i co? Absurdalne? W tych czasach zdecydowanie nie. Nazizm kwitnie, jak widać, a dyskryminowanie ludzi przez jakieś tam certyfikaty, no to jest ewidentny nazizm w najczystszej możliwej formie. No i właśnie, kto wie, a może wymyślą coś innego, tak? Bo powiedzą, że w Polsce jest zawierucha, ty się zgłaszasz do banku szwajcarskiego i oni mówią, że teraz obywatele Polski są obywatelami niższej kategorii, no bo są Polakami, a w Polsce jest zawierucha i tyle. I znowu, może być nowe szwajcarskie prawo, które nie uznaje Polaków. No bo Niemcy się z Francuzami dogadają, z Amerykanami, że Polaków już ma nie być. Absurdalne? No nic w świecie nie jest absurdalne, tak? Daję ci tylko przykłady. Oczywiście to, że trzymajmy kciuki, że to są rzeczy mało prawdopodobne, nie oznacza, że są niemożliwe. W związku z czym, po co się nie zabezpieczać, tak? Czyli znowu, no nie wiadomo, czy ci oddadzą, jak oni ci to będą trzymać. No to druga forma, może trzymać w ogródku. No z tymi ogródkami to jest zawsze ryzykownie, tak? Bo pytanie, czy ty będziesz pamiętać, gdzie to zakopywałeś? Na 100%, bo różne historie słyszałem. Ludzie zakopywali w ogródkach, a potem po 10 latach mówią, kurczę, gdzie to było?
Zależy jeszcze, jaki masz ogródek. Jak masz 100 metrów, to go przekopiesz w całości, ale jak ktoś ma dużą działkę, no to naprawdę, słyszałem takie historie. Więc to jest takie śmiechowe trochę, ryzykowne. Więc tak naprawdę potem jeszcze są sejfy. Tak? Dla mnie opcja z sejfem jest najśmieszniejsza. No bo przychodzi ci człowiek, masz sejf, tak? Przychodzą ci złociejaszki i czego będą szukać? No sejfu! No wiadomo, że w sejfie są pieniądze, jest biżuteria, są dolary. No to bierze się sejf, tak? Jeżeli to jest mały sejf, 3-kilowy, czego w ogóle nie rozumiem, bo co za różnica, że oni tego nie otworzą na miejscu, jeżeli 3 kilo, to oni sobie wyniosą. Jeżeli to jest sejf znacznie większy, to wiedzą, że taki masz, tak? No znam ludzi, co sobie stawiają pancerną szafę w biurze i potem każdy gość, który tam przychodzi, tak? Gość od zakładania internetu, gość od filtrów do wody, gość od gazu, przychodzą i widzą to. Mówią, panie, byłem u takiego gościa, on ma taką pancerną szafę ważącą 700 kilo. Co on tam ma? I tak sobie gadają, czy to na pewno jest bezpieczne, żeby tak gadali? Więc nie wiem, jestem tu sceptyczny co do takich dziwacznych, zbyt oczywistych rozwiązań. Uważam wręcz, że sejfy są po to, żeby wstawiać tam wydmuszkę, tak? Czyli wstawić tam 500 dolarów, jakieś papiery, żeby było, jak cię kiedyś okradną, żeby myśleli, że znaleźli to, o co chodziło. Tak samo jak się nie trzyma pieniędzy w lodówce, ani złota. Boże, przecież każdy złociejaszek wie, że się wywala lodówkę na strzał, na dzień dobry. Tak samo jak się wywala skarpety, szafkę ze skarpetami. Więc z tym sejfem to bym ostrożnie podchodził do tematu. Chyba, że masz naprawdę pancerny sejf, który schowasz w takim miejscu, tajne pomieszczenie pod podłogą, no to może wtedy. Natomiast to, co jest ogólnie zalecane, tak naprawdę jest najbardziej logiczne, to mieć fizyczne złoto gdzieś u siebie albo u rodziny, w takim miejscu, które jest totalnie nieoczywiste. Jak sobie zobaczysz na kanał 79 Element u Przemka Słomskiego, to on pokazuje na przykład takie końcówki, takie nóżki do fotela z Ikei, do których wstawisz złota tak naprawdę za milion. No to ja Wam życzę, żebyście mieli problem, żebyście potrzebowali więcej foteli, ale ogólnie tych możliwości jest sporo. Znam przykład człowieka, który przetopił złoto sztabki na gwoździe i zrobił sobie podłogę, panele z takich oto gwoździ. Oczywiście dowcip polega na tym, że obojętnie co zrobisz ze swoim złotem, gdzie je będziesz trzymać, czy w Szwajcarii, czy w podłodze, czy pod podłogą, musisz powiedzieć bliskim, przynajmniej tym, którym ufasz. Także, no bo wiesz, różne rzeczy się dzieją, zawał dostaniesz albo coś, obyś nie dostał, oczywiście, ale coś się stanie, no albo po prostu będziesz mieć 116 lat i w końcu wyciągniesz kopyta, no to warto chyba, żeby te twoje dzieci czy ktoś tam wiedzieli, gdzie takie coś jest, no bo inaczej przepadnie. Również jest sporo takich historii, że ktoś kupuje dom i po paru latach przy remoncie znajduje pod podłogą złote sztabki. No czy ta osoba się zgłosi do poprzednich właścicieli, żeby im to oddać? Ha, nie sądzę. Także umiesz liczyć, licz na siebie, więc jak ukrywasz złoto, to ukrywaj je w taki sposób, nie tylko żeby złociejaszek się nigdy nie zorientował, ale też żeby twoja rodzina się nigdy nie zorientowała, czyli żeby trzeba było im powiedzieć, gdzie to realnie trzymasz. Jak kupować złoto anonimowo? No, na początku, po co w ogóle kupować złoto anonimowo? No, w 1933 roku niejaki Roosevelt, znany i przez niektórych nawet lubiany prezydent Stanów Zjednoczonych, powiedział, robiąc nowy dekret, że Amerykanie muszą oddać złoto. Kto nie odda, do 10 lat więzienia. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, najbardziej wolnościowy kraj świata. I nagle 10 lat więzienia, jak nie oddasz złota. Oczywiście, na szczęście większość ludzi nie jest jednak głupia, i zgubili, nie wiedzieli, przepadło i nie oddali. Natomiast jak się prawo zmieniło, no to potem odnaleźli. Tak samo było zresztą w Polsce, o czym zaraz. W każdym razie pamiętaj, że rządy są nieobliczalne. Jak ktoś z Was uważa, że rządy są dobre, że państwo chce Ci pomóc, że państwo powstało po to, żeby o nas zadbać, zobacz poprzedni odcinek o końcu pieniądza papierowego. Rządy dają ludziom tylko tyle, ile muszą dać, żeby znów zostać wybrane. I to jest absolutne, niezbędne minimum, a poza tym obywatel jest dla nich niczym. Zawsze tak było, jest i będzie, bo na tym polega ten system. Więc rządy nie zawahają się przed niczym, żeby ci zabrać wszystko.
takie jest brutalne prawo. Więc to jest paradoks, że kupując złoto anonimowo, ktoś mówi, to ja bym się czuł jak przestępca. Nie, ty się bronisz przed przestępcą. Ty się bronisz przed złodziejem, który mógłby ewentualnie chcieć ci to zabrać. Ktoś powie, no dobra, dobra, ale w naszych czasach to jesteśmy zbyt cywilizowani, to się już nie powtórzy. No to mieliśmy to za PRL-u. W 1950-tych latach było takie nowe prawo wprowadzone w Polsce, u nas, na naszym ogródku, które polegało na tym, że znowu oddajesz złoto. Kto nie odda złota do 15 lat więzienia? Kto handluje złotem, czyli nie tylko trzyma, ale jeszcze sprzedaje na przykład, to to kara śmierci nawet była za to. Rozumiesz? Kara śmierci za to, że ktoś sprzedaje złote monety. I to jest przykład tego, co robi państwo, gdy może. Jak bardzo do cna nieetyczne, niemoralne i po prostu złe, przeciągnięte złą energią, to jest właśnie, jak to jest bardzo przeciągnięta złą energią instytucja. Tak? To jest po prostu czyste zło, złodziej. Przed nim się trzeba chronić. To jest podła instytucja, która używa siły. Więc w PRL-u i w Stanach Zjednoczonych używana była siła, żeby ludziom zabierać. A czemu zabierać? Ja rozumiem, zabierać ludziom narkotyki, tak? Trzymają heroinę, jeszcze tym handlują. No to tu można już dyskutować, tak? Jeszcze trzymanie heroiny w garażu, że ktoś trzyma dla siebie, to też nie do końca jest logiczne, że on za to trafi do więzienia. No bo to jego sprawa, nie? Chce się truć i sobie zepsuć życie, no co, no. Ale że handluje i namawia, i handluje pod szkołą, no to faktycznie tu już ta kara więzienna jest jakby uzasadniona. Ale że ktoś se trzyma złoto? To o co tu chodzi? To dlaczego? A przecież sprzedaje się złoto bez podatku, no to po co to ma być w ogóle rejestrowane? I to jest ciekawe, w Niemczech dzisiaj możesz kupić złota za gotówkę tylko do 2000 euro, bo inaczej to już tylko z dowodem osobistym. Pytam, dlaczego? Warum, Angela, warum? Jeśli my chcemy, żeby ludzie się bogacili, żeby nasi obywatele byli zabezpieczeni na każdą okoliczność, to warum, Angela, chce wiedzieć, ile oni mają tego złota na chacie. Co to jest ich prywatna sprawa. To Hanse kupił? Hansa sprawa, odwal się, Angela. No a jednak, okazuje się, że tak to działa. 2000 euro, wiesz co to jest? Nic! Za to za moment trudno będzie kupić złotą monetę. Jedną. Także taki Niemiec już ma przekichane. Niektórzy pewnie tam będą albo jeździć poza granicę do Polski na przykład i kupować tutaj. Swoją drogą ciekawy rynek może być z tego. Albo fałszować dowody osobiste. No nie wiem, coś będą wymyślać, bo to jest bez sensu. Albo kupować, a potem se podbiją oko i się zgłoszą na policję, że ich napadnięto i wszystko wzięto. No na pewno coś obywatele niemieccy wymyślą. W Polsce to jest 15 tysięcy euro. Za tyle możesz kupić, nie dając dowodu osobistego. Powyżej tej wartości dealer ma cię obowiązek wylegitymować. Oczywiście tu jest haczyk, ponieważ on zawsze ma obowiązek brać od ciebie dane, tylko że do 15 tysięcy euro on nie ma prawa cię legitymować. Czyli on musi chcieć twoje dane, ale na oświadczenie. Tak? Czyli wszyscy to robią w taki sposób, że przychodzą i mówią, poproszę złota za 14 tysięcy euro. On mówi imię, nazwisko, a ty mówisz Zygmunt III Wazon. No i on pisze sobie na karteczce, że Zygmunt III Wazon kupił 14 tysięcy euro. Oczywiście ty sobie myślisz, dobra, a co jeśli ten dealer, nie wiem, się okaże, że on mnie skądś zna i tak dalej, może on jednak wpisze prawdziwe dane. Nic z tych rzeczy. Dealerzy mają bardzo mocny interes w tym, żeby ich klienci byli anonimowi, więc łebski dealer spośród tych, które ci podałem, on cię sam będzie zachęcać do tego, żebyś to kupił anonimowo, żebyś podał fałszywe dane i tak dalej. Bo oni to rozumieją, oni wiedzą też, po co handlują złotem. Tak, oni wiedzą, po co ludzie kupują złoto, także tak się to po prostu robi. W dodatku, skąd wiesz? Ludzie tak kupują nieruchomości, tak? I to nie może być anonimowe. Nie da się kupić w Polsce anonimowo mieszkania. No chyba, że tam na słupa, spółki, tam holdingi. Ale tak normalnie, jak kupujesz nieruchomość, no to masz akt notarialny i państwo wie, że masz tę nieruchomość. I wiesz, co się wtedy robi? Podatek katastralny. Czyli przychodzi się i dźwiga się podatek za to, że masz nieruchomość. I co z tym możesz zrobić? Niby science fiction, a tu się okazało, że już całkiem niedawno przecież zaczęto gadać, że może jednak w Polsce będzie podatek katastralny. I co? I każdy, kto ma nieruchomość, no nie ukryje tego, więc będzie płacić ten podatek. Niektórzy się zdemotywują i sprzedadzą swoje nieruchomości, bo przecież cały dowcip polega na tym, jak to zawsze u państwa bywa, żeby wywłaszczać ludzi, zabierać im nieruchomości, demotywować ich do posiadania i kraść im pieniądze pod każdym pretekstem. I tyle.
Więc jaką masz gwarancję, że nie wprowadzony zostanie podatek od mentalnej energii zainwestowanej od trzymania złota? Zainwestowanej w trzymanie złota. Tak, czyli ten okazuje się, że wiemy, że Kowalski ma tyle i tyle złota, no to roczny podatek za to, że ma tyle i tyle złota. Katastralny, złoty katastralny. Czemu nie? To się oczywiście wszystko może wydarzyć, bo pamiętajmy, że tutaj mamy do czynienia z szachami, w których chodzi o nasze pieniądze. Cały czas oni chcą zabierać, a my nie chcemy dawać i na tym to polega. Więc każdy, kto ten system omija w jakimś sensie, no ten jest kumaty po prostu, dba o swój własny interes i nie jest frajerem. Oczywiście to omijanie niestety musi się odbywać w pewnych ramach, tak? No bo to nie jest tak, że omijasz kradzieży podatkowej, czyli tego, żeby ci zabrali za dużo w podatkach, w postaci robienia karuzeli VAT-owskiej, tak? Bo wtedy no, skończysz w więzieniu i tyle, więc trzeba omijać to w postaci optymalizacji podatkowej i wykorzystywania elementów systemu, takich jak właśnie anonimowy zakup złota. Więc zakup złota na żywo anonimowy jest bardzo prosty. To jest jeden w ogóle z tych nielicznych momentów, kiedy nosząc maseczkę nie jesteś debilem. Czyli czapka z daszkiem, okularki, maseczka, żebyś się nie zaraził, albo żebyś nie zaraził dealera, tak? Idziesz, kupujesz anonimowo sobie złoto. On cię pyta o dane, ty mu tam podajesz, oczywiście tam Bolesław Kędzierzawy, kupujesz i tyle. I w oddziałach, bo większość tych firm, które tu podałem, mają swoje oddziały, tak? Czyli idfmetale.pl mają swoje oddziały, 79 element ma swoje oddziały, Mennica Skarbowa też ma swoje oddziały, więc idziesz do takiego oddziału, raczej trzeba się umówić wcześniej, żeby mieli tyle, ile chcesz kupić. Idziesz jako anonimowy człowiek, kupujesz, płacisz gotówką, dzięki, cześć. Proste jak drut. Tylko znowu, taniej to zrobić w postaci takiej, że idziesz, zamawiasz, dajesz zaliczkę i odbierasz za parę dni. Bo jak idziesz i kupisz od razu, to przepłacisz. Bo oni ci powiedzą, że my mamy w szafie na stanie tylko 3 monety, więc drożej musisz zapłacić, żeby wziąć je od razu. Także znowu to jest proces trochę bardziej skomplikowany, bo oni ci to muszą zamówić, ty musisz dać zaliczkę i tak dalej. Także nie są to takie proste rzeczy. Co bardziej kumate, oczywiście dealer tą zaliczkę ci po prostu weźmie na gębę, ale ja się spotkałem z jednym dealerem, który chciał ode mnie dowód przez to, żeby mieć pewność, że ta zaliczka mi nie przepadnie. No, to już było słabe. Także wtedy stamtąd zwiałem. Ale nie wiem, czy mają stałą taką praktykę, więc nie będę tutaj podawać niczyich nazw. Można też anonimowo kupić metale szlachetne online. Jak to zrobić? Pytasz, bo to jest zadziwiające. Ponieważ zawsze w zamówieniu online podajesz przecież parę danych. Po pierwsze trzeba zapłacić jakoś, tak? Czyli ktoś powie, jak mogę kupić anonimowo, jeśli muszę zapłacić z góry? Odpowiedź brzmi, druczek przekazu pocztowego. Czyli drukujesz sobie taki druczek, nazywasz się w zamówieniu Zygmunt III Waza, płacisz tam te paręnaście tysięcy, i idziesz na pocztę, znowu, żeby pani z poczty nie zarazić jakąś straszliwą chorobą, no to zakładasz grzecznie maseczkę, ciemne okulary, żeby sobie oczu nie zepsuć, bo to wiesz, promieniowanie UV z każdej strony, no i oczywiście czapeczka, żeby trochę stylu do tego dodać. Idziesz na pocztę, masz taki wypełniony druczek, mógł być wydrukowany na komputerze, żeby przy okazji nie było tam twoje, że tak powiem, ręcznego pisma. No i tyle, i dajesz gotówę i tak dalej. Pani się przeraża, oj, tyle pieniędzy na stole, naraz i tak dalej. No i tyle, i płacisz. Trochę oczywiście taki przekaz pocztowy kosztuje, ale problem płatności mamy załatwiony. Żadne przelewy bankowe, wtedy nie musisz ich robić. Czyli wiesz jak przelew. No ale dobra, no to jest jeszcze kwestia, gdzie to wysłać, tak? Bo co to za anonimowe zamówienie, nawet jeśli anonimowo zapłacisz, jeśli przyjdzie ci to do domu. Tu są dwa sposoby, które znam, które ludzie stosują. Jeden sposób, jak się znają z kurierem, to podają adres okoliczny, tak? Czyli ktoś mieszka w Warszawie na Domaniewskiej 15, to podaje adres Domaniewska 38 i daje cynka kurierowi, ty słuchaj, przyjdzie taka paczka na Domaniewską 38 przez 50, a tam nie ma takiego mieszkania i będzie podany jako zamawiający Bolesław Chrobry. Zadzwoń mi, bo to będę ja. I tyle. Kurier, swój ziomek, nie ma problemu. Naprawdę, jak masz fajnego kuriera, to się bez problemu na to zgadasz i wtedy po prostu podjeżdżasz, odbierasz od kuriera swoją paczkę i gra. To jest jeden sposób. Drugi sposób jest trochę może prostszy, czyli paczkomat. Tak, czyli zamiast zamawiać na adres, to zamawiasz do paczkomatu. Proste.
No dobrze, pojawia się jeszcze pytanie, bo przy zamówieniu trzeba podać maila i telefon. No to dobra, z mailem jest banał. Wchodzisz na jakiegoś maila, tworzysz sobie jednorazowego, na przykład na protonmail.com, dosyć anonimowy mail, albo nawet Gmaila sobie możesz stworzyć pod to, bo to nie ma tak naprawdę większej różnicy. Ważne, żeby stworzyć tego maila najlepiej, używając usługi VPN. VPN, czyli robisz to tak, że wchodzisz najpierw, że jesteś w Australii, wtedy wchodzisz na protonmaila albo Gmaila i zakładasz sobie maila typowo pod kupno złota. Wchodzisz, zakładasz maila i masz go. I nigdy w żadnym innym kontekście nie używasz tego maila, żeby nie dało się tego z Tobą powiązać. Używanie VPN-a jest proste jak drut. To może brzmi jako skomplikowana rzecz, ale to tak naprawdę jest banalne. Jak sobie to wpiszesz w Google, to w 3 minuty znajdziesz odpowiedź. Polega to na tym, że instalujesz apkę VPN, rejestrujesz sobie konto, również warto na jakiś inny mail. No i tyle. Naciskasz sobie flagę kraju, z którego się chcesz połączyć i już jesteś. Także może nie jest to super niezbędne, bo jak ktoś nie kupuje złota za miliony, tylko sobie tam monety kupują, to nikt nie ma interesu w tym też, żeby aż tak cię tam wyczajać. Ale tak, wiesz, no, rozdział jest o tym, jak kupować w pełni anonimowo. No to poruszam wszelkie tutaj niuanse. Także masz takiego maila i jest pełen luz. A numer telefonu możesz albo w ogóle olać, czyli no skoro będzie Ci przychodzić wiadomość na maila od tego dealera, możesz odpisywać na te maile, to co z tego, że podałeś nietrafiony numer telefonu? No nic, jedyne ryzyko jest takie, że na ten numer telefonu przyjdzie info od InPostu, że paczka w drodze. Dlatego też to, co bym zrobił, to bym się upewnił, że takiego numeru nikt nie używa, albo dał jakiś numer zagraniczny, albo dał jakiś numer kogoś zupełnie innego, tak? Czyli jakiś stary numer, kogoś z, nie wiem, z 600 km stąd, żeby taka osoba się nie pojawiła pod tym paczkomatem, albo po prostu strzelił jakiś losowy numer, którego najprawdopodobniej nie ma w ogóle na świecie i wtedy wszystko ograniczył do tego maila, tam przyjdzie kod odbioru, paczki z paczkomatu i gra. I tak się kupuje anonimowo złoto, dilerzy wiedzą, że tak to działa, sami to wymyślają. Ja sam tego nie wymyśliłem, szczerze mówiąc, bo to jest historia zasłyszana właśnie od jednego z dilerów. To on mnie poinstruował, jak się kupuje anonimowo złoto, także tutaj oni sami to wymyślają. Więc tak to po prostu wygląda i tyle. I wtedy ty kupujesz, nikt nie wie i jest ok. Oczywiście, żeby było dla pewności, taki zakup złota to nie jest jakieś łamanie prawa. Żeby ktoś nie myślał, że tu taka konspira, nie wiadomo co, fałszywy mail, przedpłata i tak dalej w okularach, to tak wygląda, ale to nie jest łamanie prawa, to jest po prostu dbanie o swoją prywatność, czyli tyle, no. Nie jest to jak kupowanie narkotyków, które byłoby naprawdę łamaniem prawa i przepisów, tu jest po prostu, można powiedzieć, no, wykorzystywanie luki w tych przepisach, tak, że trzeba podać jakieś dane, to podajesz takie, żeby przypadkiem nikt ich z Tobą nie powiązał. To jest dbanie o swoje bezpieczeństwo, o swoją logikę. Także tutaj absolutnie, żeby nie było wątpliwości, że tu nie robisz jakiegoś tam magicznego przekrętu. Gdzie sprzedawać złoto? Jak już będzie potrzeba, oczywiście, bo życzę Ci, żeby potrzeby nie było. Po pierwsze, tam, gdzie kupiłeś, czyli u tych samych brokerów, tak, dealerów. IDF, Metale.pl, Independent Traders, Independent Metals.pl, tak. Na tych stronach, tam, gdzie kupiłeś, no to tam możesz przecież sprzedać. Oczywiście, pamiętając, że jakbyś dziś kupił i jutro sprzedał, no to zczarżują Cię dość poważnie za to, tak, czyli dużo dopłacisz do interesu, niestety. No bo jednak za tą prowizję trzeba będzie no, ponieść koszt. Dlatego też inwestuje się raczej w złoto długoterminowo. Natomiast jednak pamiętaj, dealer kupując od osoby fizycznej, oprócz tego, że będzie chciał to sprzedać zyskiem później, to jeszcze musi zapłacić 2% PCC. Więc ty sprzedając mu to, musisz mu to sprzedać odpowiednio tanio, żeby jeszcze na PCC mu wystarczyło i na prowizję, żeby to sprzedać kolejnej osobie. Dlatego siłą rzeczy, jak kupujesz od dealera i zbyt krótko trzymasz i od razu sprzedajesz, to wtedy będzie to średnio opłacalne i na pewno na tym stracisz. Czasem nawet paręset złotych. W perspektywie lat raczej nie, ale w perspektywie dni, czy tygodni, czy miesięcy rzeczywiście można dość poważnie dopłacić do interesu. Możesz oczywiście sprzedawać prywatnie, czyli właśnie choćby przez jakiś independentmetals.pl, umówić się z ludźmi. Oczywiście tu już
wszystkie rzeczy niezbędne, tak? Czyli po pierwsze robisz to w miejscu publicznym. Żeby nie było, że się spotkasz z kimś w ciemnej uliczce albo w jego mieszkaniu, dostaniesz w łeb i złota twojego nie będzie, człowieka też nie będzie. Oczywiście przy małych kwotach to takie historie się praktycznie nie zdarzają, ale zdarzyć się mogą. Także miejsce publiczne, masz swój sprzęt, tak, żeby on ci nie przyniósł swojego sprzętu i on powie, ja mam taką specjalną linijkę Fisza i ona mi pokazuje, że twoje złoto to ściema, więc wezmę za 10% ceny. Różne rzeczy się mogą naprawdę wydarzać, także miej swój sprzęt i już. Także tak to należy po prostu robić, jeżeli prywatnie sprzedajesz, aczkolwiek w większości przypadków nie będzie takiej potrzeby. Można też sprzedać złoto w lombardzie, jest to sposób bezsensowny, bo oni cię potraktują tak, jakbyś przyszedł ze złomem, także zaniżą ci cenę, zabajerują, coś powiedzą, że to nie jest tyle warte, nie ma sensu, no bo kim jest klient lombardu? No, cóż, nie chcemy tu nikogo obrażać, więc może nie odpowiemy na to pytanie. W każdym razie raczej nie jest osobą, która będzie tam chodziła po krugerrandy jednouncjowe. Także pamiętaj o tym przy sprzedaży. Pamiętaj jeszcze o jednej rzeczy przy sprzedaży, że to, że złoto rośnie w dolarach, wcale nie znaczy, że rośnie w złotówce. I odwrotnie, tak? Bo oprócz tego, że sama cena złota rośnie, to jeszcze są kursy walut, tak? Czyli raz dolar jest bardzo drogi w porównaniu do złotówki, raz jest tani. Także na to też trzeba patrzeć, że czasem złoto może być droższe, a mimo to da się je sprzedać dzisiaj tylko taniej. Jak to możliwe? No bo kursy walutowe się zmieniły. Czasem jest odwrotnie. Złoto nie wzrosło na wartości, a da się je sprzedać drożej, bo waluty poszły we właściwym kierunku. Także na to też należy pamiętać, dlatego raczej się zaleca, żeby zapisywać sobie, po ile się złoto kupiło i kontrolować, po ile się je sprzedaje. Ile kupować złota i po co? Czyli strategia inwestycyjna w złoto. To oczywiście zawsze twój wybór i tu nie ma jednej słusznej odpowiedzi, natomiast większość inwestorów przeróżnych, dywersyfikujących swoje zasoby, mówi, że w złocie się trzyma między 10 a 20% majątku. I to jest ten majątek taki najbardziej lokatowy, tak? Czyli jeżeli dziś w Polsce najlepsza lokata, bodajże w niejakim inbanku, to jest 1,6%, czyli to jest bez sensu tak naprawdę taka lokata. No co to jest za lokata przy inflacji 7%? No to złoto jest takim trzymaczem kapitału, czyli złota się nie kupuje po to, żeby na nim spekulować. Dziś sprzedam, dziś kupię, jutro sprzedam, bo to raczej nie, są lepsze rzeczy. Kryptowaluty, akcje prawdopodobnie, więc złota się nie po to kupuje. Złoto to jest zamiast lokaty, to jest lepsza lokata, lepsze niż skarpeta. Także tak to po prostu wygląda, dlatego ty decydujesz, ile procent twojego kapitału powinno być w takiej złotej skarpecie. Więc twoja decyzja. No i co? Ogólnie strategie są różne, natomiast uważam, że przez tę charakterystykę złota, czyli że złoto to jest właśnie ta lokata, ta skarpeta, to złoto się trzyma w nieskończoność. Że złoto to nie jest inwestycja, że za rok sprzedaję, bo jestem zdesperowany, tylko złoto to jest coś takiego, co się trzyma w nieskończoność i oby tego nigdy nie trzeba było spieniężyć. Czyli złoto się trzyma aż do wojny, aż do strasznego kryzysu, który ciebie dosięgnie. Celowo dodaję tą drugą część, bo to, że jest straszny kryzys, to nie oznacza, że ty na tym tracisz, tak? Bo teraz też mamy kryzys straszny, chciałem powiedzieć odruchowo pandemiczny, ale to przecież wynika z kryzysu, to jest kryzys polityczny, bo to politycy zamknęli gospodarkę i to przez nich mamy problem, a nie przez pandemię. Także jest straszny kryzys polityczny. Niektórzy na tym tracą całe biznesy, bo im zamknęli restauracje, ale znowu z drugiej strony ludzie na tym zarabiają miliony, bo działają w e-commerce na przykład, bo produkowali rękawiczki. Także najmocniejszy nawet kryzys nie powoduje, że nie da się zrobić w nim milionów. Także to, że będzie kryzys, to wcale też nie oznacza, że trzeba będzie sprzedawać twoje złoto. Bo jak się przygotujesz na ten kryzys biznesowo, tak, zdywersyfikujesz biznesy, będziesz przygotowany na różne ewentualności, to też raczej na tym kryzysie jeszcze zarobisz i złota sprzedać nie trzeba będzie. Ale jakby była jakaś tam wojna, Polska zmieniłaby się w Wenezuelę i tak dalej, co jest... Wojennie jest to mało prawdopodobne, ale faktycznie wyłączenie prądu to by było coś, co by prawdopodobnie doprowadziło kraj do takiej sytuacji, żebyśmy płacili jednogramowymi sztabkami złota. To faktycznie wtedy przy wyłączeniu prądu miałoby prawo się wydarzyć. Dlatego też zasada moim zdaniem jest taka, że złoto się sprzedaje albo w przypadku wojny, totalnej zawieruchy, wyłączenia prądu, nie wiadomo czego tak naprawdę,
a tak naprawdę to się złota nie sprzedaje, czy daje się je po prostu swoim dzieciom, wcześniej ucząc je inteligencji finansowej, no bo wiesz, dać dzieciom coś, tak, złoto, nieruchomości, bitcoina, cokolwiek, pieniądze, gotówkę, to jest łatwa część, a trudniejsza część jest dać gotowym dzieciom, czyli takim, które nie pójdą to przepierdzielić w kasynie, sprzedać, kupić sobie samochody, tylko będą to reinwestować, to złoto trzymać dla swoich wnuków i tak dalej, no to już wymaga wieloletniej edukacji Twoich dzieci. W tym celu oczywiście nie mieszkam Cię zaprosić po raz kolejny na ekspert.com.pl i kupić dwóch pierwszych części Misia Ekspertusia, który pokazuje właśnie, jak oszczędzać i jak to robić, żebyś miał mądre finansowo dzieci, które skumają, żeby to faktycznie rozsądnie przejąć fortunę. Bo ja uważam, że przekazywanie dzieciom majątku jest bardzo dobrym pomysłem i jednocześnie bardzo niebezpiecznym. Czyli tą drugą część trzeba sobie zabezpieczyć, edukując dzieci w bardzo właściwy, wieloletni tak naprawdę sposób, żeby one były w tym łebskie. Oczywiście edukujesz ich też przykładem przede wszystkim, czyli że ty podejmujesz mądre decyzje, one widzą ciebie, że ty nie grasz na loterii, że ty nie używasz kart kredytowych, a nawet jak toniesz w długach, to stopniowo je spłacasz po jednym i potem się rozwijasz, inwestujesz i tak dalej, no to wtedy zobaczą to. Oprócz tego jeszcze, jak się będą dodatkowo edukowały, to będzie do przodu. I pod tym kątem uważam, że złoto właśnie po to jest, czyli po to, żeby go nigdy nie sprzedawać. Chyba że będzie ostatecznie to konieczne, sytuacja byłaby naprawdę tragiczna. Czyli na złocie się nie spekuluje, przypominam jeszcze raz, złoto nie jest dla spekulantów. To nie ma najmniejszego sensu, jest naprawdę mnóstwo innych rzeczy. Lepiej sprowadzać Dodge Chargery ze Stanów, uszkodzone, potem je remontować i tu sprzedawać zyskiem, niż jakieś tam złote monety dziś kupować, za rok sprzedawać, bo no bo potem i tak będziesz żałować, jak się okaże, że w perspektywie 3 lat, jakbyś nie sprzedał, to byłbyś dużo bardziej do przodu. Także raczej nie ma to najmniejszego sensu. Także złoto traci w czasach pewności. Gdy wszystkim jest dobrze, uważają, że nic się złego nie może wydarzyć, wtedy złoto tanieje. No bo po co? Jak mają wysokie, na przykład są stopy procentowe, to ludzie wracają do obligacji, bo trzymają na koncie w banku i tak dalej. Jak sytuacja jest niepewna, czyli banki muszą więcej hajsu dodrukowywać, czyli obniżają stopy procentowe, tak jak niedawno, no to wtedy lokaty nie mają sensu, te wszystkie inne, inflacja szaleje, więc wtedy znowu ludzie się odwracają do złota i złoto drożeje. Także tak mniej więcej można, mniej więcej wyczajać momenty, kiedy w złoto warto wchodzić. Podsumowując to wszystko jednak, złoto jest inwestycją bardzo długoterminową, jest po to, żeby dywersyfikować majątek i prawdopodobnie tej części majątku nigdy nie sprzedawać, tylko po to, żeby zabezpieczyć albo Twoje dzieci, albo w najgorszym wypadku Ciebie i Twoją rodzinę na wypadek naprawdę straszny. Także w tym złoto zawsze się sprawdzało w historii i nie ma za bardzo powodów, żeby przestało się sprawdzać w przyszłości. Dlatego też uważam, że nie ma sensu porównywać złota z jakimiś tam bitcoinami, z akcjami nawet, z nieruchomościami, bo to są zupełnie inne rzeczy i do czegoś innego służą. No i ostatnia część, krytyka złota. Uważam, że złoto krytykują przede wszystkim ci, którzy nie rozumieją tych wszystkich rzeczy, o których mówiłem, tak? Czyli ktoś porównuje złoto do bitcoina, no to wiadomo, że będzie krytykować, bo powie, zobacz, ile bitcoin urósł w ciągu ostatnich paru lat, a ile złoto. No, mądrzej by było wejść bitcoina. Oczywiście ci sami ludzie, jak bitcoin spadnie, to już przestaną robić takie porównania. W momencie, gdy akurat wyjdzie to korzystnie dla złota, no to będzie cisza, spokój. Więc to bardzo często, jak ktoś nie rozumie, po co jest złoto, nie po to, żeby się wzbogacać, no to będzie właśnie krytykować, no bo powiesz, bez sensu. Natomiast są dwie osoby, które krytykują złoto, w zasadzie z tego samego powodu, i to są osoby warte wspomnienia, tak? Pierwsza z tych osób to jest Warren Buffett. No Warren Buffett coś tam o inwestowaniu wie. Można go nie lubić, ale umiejętności inwestorskich mu odmówić nie można. I Warren Buffett powiedział, że jak zaczynał inwestowanie dawno, dawno temu, kilkadziesiąt lat temu, to zainwestował najpierw $114 z hakiem. I gdyby on tylko te $114 wpłacił w indeks amerykańskich spółek giełdowych największych, w S&P 500, czyli te 500 największych spółek giełdowych amerykańskich, i nic nie robił, czyli zawsze jakby dostawał dywidendy, to by reinwestował, dokupując ten indeks, to dzisiaj, znaczy może nie dzisiaj, w 2019 roku, bo wtedy to powiedział, miałby z tych $114 miałby $606,811.
A gdyby wtedy przed laty te 114 dolarów wydał na złoto, czyli wtedy mógłby kupić za to 3¼ uncji złota, to w 2019 roku miałby z tego raptem złoto o wartości 4200 dolarów. Czyli różnica jest kolosalna. I w tym momencie można by powiedzieć, a czyli akcje górą, złoto dla frajerów. Pomijając jeden element, który Warren pominął. Warren pominął taki element, że przecież do 1971 roku, czyli przez pewną istotną część tej swojej historii inwestycyjnej Warrena, złoto było powiązane z dolarem, czyli jego cena nie mogła się zmieniać. Nie mogło sobie tak rosnąć albo maleć. Zawsze musiało być do dolara 1 do 1. A on tam kozaczy, że w tym czasie S&P 500 rosło, a złoto nie rosło. No nie rosło, bo nie miało jak rosnąć, skoro było powiązane z dolarem. Dopiero jak Amerykanie wymyślili, że trzeba prowadzić demokrację w Wietnamie i trzeba było więcej hajsu na broń, która pomogłaby zaprowadzić tam pokój, no to się zaczął dodruk i tak dalej, więc trzeba było zrezygnować z parytetu złota i się okaże, jak spojrzysz na wykresy, że w momencie, jak uwolniono złoto, tak naprawdę można powiedzieć, od dolara, to kurs złota bardzo szybko wystrzelił. Więc to nie jest tak do końca, bo się okazuje, że gdyby porównać ten czas, nie w tym okresie, o którym mówi Warren, tylko w tym okresie od 1971, od uwolnienia złota do 2019, to złoto dało zwrot plus 3459%, podczas gdy akcje S&P Index SP 500 dał tylko 2998%, czyli mniej. Oczywiście tam pewnie by doszły jakieś dodatki, dywidendy i tak dalej, ale ogólnie to złoto jednak wychodzi całkiem podobnie, więc też trochę Warren tutaj popłynął. Drugą osobą, która krytykuje złoto z tych znanych, jest Dave Ramsey, który mówi, że to wszystko jest bez sensu, bo po pierwsze złoto zarabia za mało, to są jakieś procenciki, stopa zwrotu. Oprócz tego, jak już jest wojna, sytuacja tragiczna, to co jest w cenie, to jest ryż i makaron i woda i sraj taśma, a nie żadne tam złoto. Ostatnio robiłem wywiad na naszą platformę Nowoczesną Firmę z właścicielem firmy Aerotrans, bardzo dużej firmy logistycznej ze Stanów. No i Piotrek, właściciel, mówi mi, że jak oni mają tam 130 ciężarówek, to zawsze jak wożą elektronikę, jakieś drogie sprzęty, no to jedzie eskorta z tym. Kierowca może tylko w określonych miejscach stawać, a nie na jakichś przydrożnych parkingach, byle gdzie go tam zabiją, zgwałcą, ukradną towar i tak dalej. I mówię, że jak się zaczęła pandemia, to tak samo zaczęło być z papierem toaletowym. Autentyk, że tir pełen papieru toaletowego był w niebezpieczeństwie i groziło mu napadnięcie i wykradzenie papieru, więc były dodatkowe GPS-y, co godzinę ktoś dzwonił do kierowcy, jechała eskorta, żeby ktoś nie okradł sraj taśmy. Szokujące to jest, ale to niestety potwierdza teorię Dave'a Ramseya, tak, że w trakcie wojny to trochę inne rzeczy mają znaczenie. Benzyna, tak, w Wenezueli, jak masz kanistry benzyny, to się dzieją rzeczy niesamowite, to znacznie łatwiej ci się żyje. Oczywiście, oni skrobią te gramy złota, ale znowu, nie jest to łatwe, niektórzy inwestują w złoto w Warcraftie nawet, bo ono jest znacznie więcej warte niż ich waluta. Niektórzy wtedy kupują bitcoina, żeby się nikt nie dowiedział. Bitcoin również zawsze podczas kryzysów narodowych bardzo rośnie. Także argumenty Dave'a Ramseya, którego w sumie jestem fanem, są nie bez znaczenia i faktycznie pokazują, że te argumenty złotowe są trochę przesadzone, no bo faktycznie będzie koniec świata, no to ryż jest ważniejszy niż złoto, ale jednak uważam, że trochę znowu jednak Dave przesadza, bo po pierwsze on się kieruje tymi procencikami, porównując niesłusznie akcje do złota, a to są inne rzeczy, tak? W akcje się wchodzi dla kasy, dla zysku i to tam powinny być te właściwe procenty, które nas interesują. A w złoto się wchodzi po to, żeby mieć skarpetę, która nie zgnije, jak lokata bankowa. Także dlatego też uważam, że argument Dave'a jest przesadzony, bo on jest fanem inwestowania, typowego inwestowania w akcje, zarabiania na tym, a nie tam trzymania pieniędzy w skarpecie, dlatego rozumiem, że złoto go nie kręci. A ten argument wojenny uważam, że z racji tego, i to jest pocieszająca wiadomość, że zawieruchy jednak dzieją się lokalnie prawie zawsze.
Nawet jak jest pandemia, to są kraje, które są bardziej wychillowane, inne mniej. Nawet jak jest wojna światowa, których raczej już nie doświadczymy szczęśliwie w takiej formie przez to, że jest za dużo broni atomowej i się nikomu to nie opłaca. Dlatego wojna światowa przybiera formę wojny gospodarczej. I to się faktycznie teraz dzieje, co w sumie ma swoje niezaprzeczalne również plusy, bo trochę łatwiej się zabezpieczyć w ogóle przed tym. No to znowu, nawet jak będzie hiperinflacja, tak, i w Polsce dramat, katastroficzna sytuacja, w Polsce Wenezuela, no to przecież co? No jest granica, przeskoczysz tam ten płot, przebiegniesz lasem, no to naprawdę nie są trudne rzeczy i w innym kraju wymienisz te swoje złoto na dolary czy na euro i normalnie żyjesz. Nawet jak nie będziesz tym płacić za chleb i skrobać tego, to normalnie wymienisz to w innym kraju i gra. Więc jednak to jest dość mocne zabezpieczenie i wcale nie jest tak źle. Więc też uważam, że argument antywojenny Dave'a Ramsey'a jest przesadzony, ponieważ złoto jednak się bardzo dobrze sprawdzało do tej pory w tego typu konfliktach i ludzie, jak się zaczynały konflikty, to gubili złoto, tak mówili, że im zabrano i tak dalej, a jak już wszystko doszło do normy, to magicznie odnajdowali swoje złoto i tyle. Więc pod tym kątem nie jest to zła inwestycja. Tyle na dziś. Mam nadzieję, że uczyłem, bawiłem i wzruszałem dzisiaj, czyli że spędziłeś miło czas, ale też, że wiesz bardzo dużo na temat inwestowania złota. Tak jak mówię, nie jest to wszystko porada inwestycyjna, tylko przegląd rynku złota. Przekazałem, jakie są plusy, jakie są minusy. Teraz to ty potrzebujesz zdecydować, czy to jest coś dla ciebie, czy wolisz coś bardziej ryzykownego, ale coś do zarabiania, jak na przykład krypto. Czy też wolisz to zdywersyfikować? Tutaj wydaje mi się, że masz już tyle wiedzy na ten moment, żeby wiedzieć, gdzie zacząć, co robić i tak dalej. Jeżeli chcesz zakupić złoto i negocjować ceny, to poniżej masz formularz do IDF Metale i tam, jak zostawisz swoje namiary, nie musisz prawdziwego nazwiska podawać, to skontaktują się z tobą i wydilujecie na pewno jakiś temat. I pamiętaj, jeżeli jesteś przedsiębiorcą lub zamierzasz być, to Biblia mediów społecznościowych, 10 autorów, wszystkie media społecznościowe plus e-mail marketing pokryte w jednej książce potężnej, ponad 600 stronowej, premiera właśnie teraz, także zapraszam cię tam już dziś. Dzięki bardzo za obejrzenie. Jak ci się podobało, lajkuj, podziel się ze znajomymi, którzy się interesują inwestycjami, być może na jakichś grupach facebookowych, skomentuj i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!